Chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, chwała Jezusowi. Halleluja, niech będzie uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa dzisiaj na wieki wieczne i po wieki wieczne. I tak będzie. Tak jest, tak było, tak jest i tak będzie. Halleluja, Jezus był uwielbiony, jest uwielbiany i będzie uwielbiony więcej, więcej, więcej. A przez Niego i w Nim będzie uwielbiony Ojciec i jest uwielbiany Ojciec. Chwała Bogu za dzisiejszy dzień, za wspaniały dzień. Przepraszam Was, że nie byłem na godzinę i czas, który powiedziałem, że będę, dlatego że wgryzłem się w temat i zajęło mi to więcej czasu, dlatego że mamy film live, więc zacząłem przygotowywać się rano i tak naprawdę grzebiąc w Słowie Bożym, szukając pewnych fragmentów, jak również staraniem się zazębić te fragmenty razem, żeby w jakiś sposób powstał obraz z tej całej układanki Bożego Słowa. Zajęło mi to więcej czasu niż myślałem. Ale chwała Bogu, jesteście, wszyscy ci, którzy chcieli posłuchać tematu. A temat dzisiaj to jest bestia, która wychodzi z morza. Zobaczymy, kim lub czym jest bestia, zobaczymy, czym jest morze i w jakiś sposób ubierzemy w Słowo Boże, żebyśmy widzieli, o co chodzi. Oczywiście przygotowałem jeszcze więcej fragmentów, żeby pewne rzeczy wyprostować, żeby były dla nas jasne i zrozumiałe, żeby nikt nie przychodził i nie wprowadzał Was w zamieszanie z różnych powodów. Może z powodu tego, że nie ma jakby wglądu w te wersety, w te części Słowa Bożego. Może po prostu jeszcze nie studiował tego tematu, nie wgryzał się w ten temat. Ma jakieś powierzchowne pojęcie na ten temat. I z przezoru, może nie, tak, z przezorności po prostu nie wchodzi w ogóle w dyskusję, w demagogię na temat tego, dlatego że nie ma poznania, więc czasami jest tak, że lepiej w ogóle nie wchodzić w miejsce tłumaczenia tego, czegoś tak naprawdę jeszcze nie wie, czy się nie skrobnęło tego tematu jeszcze, więc lepiej się na temat w ogóle nie wypowiadać. Ale są też tacy, że ja powiem tak, jeżeli jesteś odważny, żeby podjąć jakiegoś tematu publicznie i zaczynasz o tym mówić, bo to jest temat trudny, no to znajdą się krytykanci, którzy powiedzą niezbyt dobre słowa na twój temat i na temat tego, co mówisz i o czym mówisz. Sami nie podejmą się tematu, nie otworzą się, aby się podzielić tematem, bo nie mają poznania albo boją się krytyki. Ale jeśli ktoś się już odważy, żeby stanąć i powiedzieć coś na ten temat, to wtedy ci, którzy boją się krytyki, będą krytykować tego, który mówi. Tego, który odważył się coś mówić. Tak nieraz jest. Dobrze, żeby nie tracić czasu, zobaczymy najpierw na bestię, a później oczywiście, tak mówiłem Wam, oprę to o Słowo Boże. Bo te rzeczy trzeba koniecznie opierać o wersety Słowa Bożego, więc słuchajcie uważnie. Bestia. Dobrze, skupmy się najpierw na bestii. Mówimy to o bestii, która jest opisana w objawieniu, jak również bestii, która jest opisana w Daniela. Więc bestia. Samo słowo bestia. Co Wam mówi słowo bestia? Gdybyś określił kogoś lub coś i byś powiedział bestia, co widzisz? Jeżeli jest coś napisane w Słowie Bożym i Bóg pisze przez Ducha Bożego słowo, jakieś słowo, to za tym słowem idzie jakby obraz tego, co Bóg opisuje. Jeżeli słyszysz bestię, jaki obraz ci się kojarzy? Jeżeli byśmy mieli spojrzeć na bestię, to jest coś dzikiego, ale też z charakteru, jakbyś powiedział bestia, to coś, co jest dzikiego, ta bestia, to jest coś bezlitosnego, coś, co po prostu rozrywa na strzępy, coś, co jest dzikie. Więc podejmując się tego tematu, zaglądałem sobie do słownika języka polskiego i sprawdziłem, czym jest bestia. Słownik języka polskiego mówi tak: bestia to dzikie zwierzę, drapieżne, człowiek zły, okrutny,
z podziwem lub ze złością o człowieku, zwierzęciu, bestia. Jeszcze raz przeczytam ze słownika polskiego, czym jest bestia, kto to jest bestia. Bestia, dzikie, drapieżne zwierzę, człowiek zły, okrutny, z podziwem lub ze złością o człowieku, zwierzęciu. Więc widzimy, jaki jest charakter bestii. Sam słownik polski już mówi, że bestia to można powiedzieć o człowieku, który jest zły i okrutny, który jest bezlitosny, o którym się mówi z podziwem, ale bestia, czyli po prostu coś wielkiego, coś, co jest potężne, ale bestia się mówi, wiecie, w kręgu chłopców, kiedy otworzysz maskę samochodu, a tam jest 400 koni lub 500 koni, czyli moc tego silnika, to się mówi, ale bestia po prostu, ale ma moc, bestia. Się mówi w ten sposób, używa się tego słowa z podziwem. Jeżeli otworzymy grekę i spojrzymy na słowo bestia, które jest używane wielokrotnie w liście, w Księdze Objawienia, tam gdzie macie bestia, 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 tam jest słowo użyte terion. Terion, i to słowo terion, słuchajcie, co znaczy. Dzika bestia, brutalna, i to jest słowo od tera, niebezpieczne stworzenie. Więc widzimy tu bestię jako jakiś twór, jako jakąś istotę, która jest bezlitosna, zła, okrutna, którą można w jakiś sposób oglądać z podziwem. Jest dzika, niebezpieczna, brutalna. To jest określenie bestii. Bestia. I teraz, żeby to wszystko jakoś, zaraz wam to przeczytam z Objawienia 13 rozdziału, żeby to było bardziej jasne i przejrzyste. Czym jest morze? Morze oczywiście jest wodą, jest zbiornikiem wodnym. Z morza może wyjść jakieś stworzenie, nie wiem, krab może wyjść z morza, na przykład jak dzisiaj wychodzi z morza krab. Wyjdzie sobie żółw złożyć jaja, wyjdzie z morza. Różne stworzenia morskie wychodzą z morza, najczęściej, żeby złożyć jaja albo po prostu coś zjeść, nakarmić się i po prostu wrócić do wody. Więc ta bestia wychodzi z morza. Synonim morza w Słowie Bożym jest też użyty jako tłumy ludzi. Jakby ludzkość. Morze to jakby ludzkość. Piotr w pierwszym liście Piotra, w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, od 4 do 5 wersetu, Piotr mówi, że ziemia, świat, wyszedł z morza i jest jakby stworzony z wody. Znaczy nie powiedział, że z morza, tylko powiedział, że wyszedł z wody, że świat wyszedł z wody. Czyli cały świat wyszedł z wody. Zobaczcie, że my, wszystko, co jest stworzone, jest tak naprawdę w wodzie. My sami jesteśmy ponad 90% wodą, więc wszystkie stworzenia tak naprawdę są wodą. Mało tego, w pierwszej Księdze Mojżeszowej widzimy, kiedy Bóg tworzy ziemię. No, przeczytamy sobie to może. Zobaczymy, że Duch Boży unosił się nad wodami. Więc wszystko wyszło z wody. Wszystko powstało z wody. I świat powstał z wody. Przeczytamy sobie tą pierwszą księgę rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. Więc Duch Boży odnosi się nad wodami, ale kiedy powstaje suchy ląd? Czyli kiedy powstaje ląd? A Bóg powiedział, niech stanie się światłość, stała się światłość. Bóg wiedział, że światłość była dobra i oddzielił Bóg światłość od ciemności. Więc oddziela światłość od ciemności. Więc stawia pewne granice. Bóg widział, że światłość była dobra i oddzielił tak. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy. A nie skupiamy się na tym, skupiamy się na tej wodzie i na świecie, który jakby z wody wyszedł. Potem Bóg powiedział, niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wodę od wód. I uczynił Bóg firmament i oddzielił wody,
które są pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem, i tak się stało. I Bóg nazwał firmament niebem i nastał wieczór, poranek, dzień drugi. Potem Bóg powiedział, niech się zbiorą w jednym miejscu wody, które są pod niebem, i niech się ukaże sucha powierzchnia, i tak się stało. Więc powstał suchy ląd, ale powstał z wody. Czyli Bóg rozdzielił wodę od suchego lądu. Ale wcześniej mówi firmament od firmamentu, czyli zobaczcie, tego na tym się może nikt wcześniej nie skupiał. Ale są wody, które są w zbiornikach, czyli są morze, oceany i to wszystko, to są wody w zbiornikach, ale też jest niebo, które też jest wodą, czyli to jest też chmura, która też jest, to jest woda. Chmury to są, to jest woda, ale również ty i ja jesteśmy cały czas zanurzeni w wodzie. I teraz powiesz, ale w jaki sposób my jesteśmy zanurzeni w wodzie? Ja ci powiem, powietrze, którym oddychamy, to są cząsteczki wody, również zawarte w powietrzu. To są cząsteczki wody, które ty wdychasz. My jesteśmy w wodzie, ale jesteśmy jakby w rozrzedzonej wodzie. Ryby też pływają w wodzie, ale tam jest jakby zagęszczone cząsteczki wody. Są i one po prostu się poruszają w tej wodzie. Ale my oddychamy wodą, my chodzimy w wodzie. Często widzicie mgłę, to też jest woda. Ty wydychasz ze swoich płuc kropelki wody, cząsteczki wody. Wydychasz wodę. Więc jesteśmy w wodzie. My jesteśmy zanurzeni w wodzie. Tak? Jeżeli powiem, że zanurzeni w wodzie, to możecie pomyśleć, że jesteśmy zanurzeni w morzu albo w jeziorze. Nie, nie. My chodzimy w wodzie. My jesteśmy w wodzie cały czas. Wyszliśmy z wody, zostaliśmy stworzeni przez wodę. Bo jesteśmy wodą tak naprawdę. Więc widzimy bestię. Czym jest bestia? Nie mogę znaleźć tego wersetu, gdzie jest powiedziane, że armia była tak liczna, że zalała jak morze. Że armia była tak liczna, że zalała jak morze. Że głos tej armii był jak szum wód. Więc tu wychodzi bestia, wychodzi coś dzikiego, jakby z rodzaju ludzkiego, jakby po prostu z morza ludzi, jakby po prostu z ludzkości, jakby z systemu ludzi, jakby z generacji pewnych ludzi wychodzi bestia. Ale ta bestia wychodzi z ludzi, jakby została, jakby ona wychodzi z tego, z tej wody, tak jak niemowlę wychodzi z wód płodowych, wyskakuje z wód płodowych. Tak samo ta bestia jakby jest zrodzona w jakimś systemie ludzkim, który jakby stworzył dogodną sytuację, aby ta bestia mogła się zrodzić, aby ta bestia mogła wyjść, aby to dzikie zwierzę, brutalne, tak jak mówi Greka, brutalna bestia, niebezpieczne stworzenia. Słownik polski mówi drapieżne zwierzę, człowiek zły i okrutny, z podziwem o człowieku zwierzęciu, wychodzi z morza, wychodzi jakby z systemu ludzkiego, w jakiś sposób z generacji ludzkiej, gdzie wcześniej ta bestia nie mogła się urodzić, bo nie było takich możliwości, okoliczności. Ten tłum tych ludzi, czy to morze, czy te wody, to nie był odpowiedni moment, bo ta bestia się zrodziła. Może ona się kształtowała przez pewien czas, tak jak dziecko się kształtuje we wodach płodowych przez 9 miesięcy. On jest kształtowany. A kiedy przychodzi już czas i przychodzą bóle porodowe, wtedy wychodzi z łona matki, przez wody płodowe wychodzi niemowlę, wychodzi człowiek. Tutaj widzimy morze. Jezus powiedział, Słowo Boże mówi, że ludzie nie umkną, bo przyjdzie na nich ucisk jak ból na kobietę rodzącą, czyli po prostu przychodzi skurcze i wtedy co się dzieje? Wtedy wychodzi niemowlę po skurczach z wodami płodowymi, czyli wody płodowe najpierw wychodzą, teraz będzie wchodzić w całą polemikę na temat wód płodowych. Nie chodzi mi o to. Mi chodzi o to, że po prostu w bólach rodzi się bestia, wychodzi bestia w bólach ciśnienia i ucisku, który przychodzi powolutku. Oczywiście to nie będzie bum, chociaż Jezus powiedział, że przyjdzie nagle jak sidło na ludzi ucisk i oni nie umkną, na wszystkich mieszkańców ziemi. Przyjdzie ucisk i oni nie umkną. Ale też jest porównane, że ten ucisk przyjdzie jak gwałtownie, jak bóle na kobietę rodzącą. Więc tu widzimy z morza, z tych wód wychodzi bestia, zradza się bestia. I teraz byśmy mogli zobaczyć, mam tu kilka notatek porobionych, gryzmoły. Tu powyrywałem sobie kartki, żeby było jaśniej. Mamy przed sobą
grekę. Mamy Słowo Boże oczywiście naturalnie. Nie czytam z książki telefonicznej. Ale spójrzmy jeszcze na tą bestię. Spójrzmy na tą jeszcze bestię, bo jest ciekawa istota. Ta bestia jest systemem, ale bestia też jest człowiekiem. Bo człowiek wychodzi z tego systemu. Człowiek nieprawości, syn zatracenia, wychodzi ze systemu bestii. Więc tu mamy to morze. Więc tak jak mówię, bestia to też człowiek, bestia to też system ludzki, czyli po prostu pewna generacja ludzi, która jakby przygotowała się jako wody płodowe, by zrodziło się z tego tłumu, z tej generacji właśnie zwierzę, bestia, system, ale też człowiek, który wychodzi z tego systemu. I to jest właśnie opisane przez Daniela, że jest głowa, jest róg, bo są rogi i głowa. I tak samo tutaj w objawieniu, zaraz zobaczymy w 13 rozdziale o tym. Więc widzimy człowieka nieprawości, syna zatracenia, który wychodzi z ludzkiego systemu, z generacji, czyli z tłumu. Ale co jest najważniejsze, za tą bestią, którą fizycznie można zobaczyć, fizycznie widzimy, stoi duch, który kieruje tą bestią. Stoi duch, który nakazuje pewne rzeczy tej bestii, ta bestia wykonuje nakazy ducha, który w Słowie Bożym jest nazwany smokiem. A smok to jest nic innego jak szatan. Jak sam szatan i bestia idzie i wykonuje wolę szatana, który jakby jest nad tym wszystkim, czyli nad systemem i generacją ludzi, którzy doszli do pewnego miejsca zepsucia i bezbożności, i on ma wpływ na to, że oni doszli do takiego miejsca bezbożności i z tego systemu i tej generacji ludzkości wychodzi właśnie nowy system. Bestia i z tej bestii wychodzi człowiek, istota ludzka, która jest jakby na tym systemie. W Daniela jest opisane, że to jest głowa, która ma rogi i jeden róg wychodzi i bluźni Bogu. Ten róg właśnie to jest antychryst, który złorzeczy Bogu. Teraz wam przeczytam 13 rozdział objawienia, aby można było spojrzeć na tą bestię wychodzącą z morza. Wchodzę w 13 rozdział objawienia. I do mnie dzwoni, ale nie mogę odebrać teraz, bo jestem w trakcie głoszenia. Zawsze tak jest, że coś się dzieje, kiedy głosisz o czymś bardzo poważnym i istotnym. Zawsze ktoś się lub coś się znajdzie, co próbuje ci przeszkodzić. Wiemy, kto za tym stoi. Więc przeczytam ten 13 rozdział od 1 do 9. Słuchajcie uważnie, co się dzieje. Macie już mniej więcej taki obraz, który naświetliłem. I stanąłem na piasku morza i zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą 7 głów i 10 rogów, a na jej rogach było 10 koron, czyli jest głowa, głowa, która rządzi, głowa, która podejmuje decyzje, głowa, która wykonuje, daje polecenia całemu ciału. I teraz są rogi. Czym są rogi? Róg na przykład, róg kozła, róg koziorożca, róg jelenia i tak dalej. Róg na głowie jest po to, żeby powiedzieć po polsku, bodnąć kogoś, bodzić kogoś. Róg jest ku atakowi, ale też ku obronie. Im większy róg zwierzę ma, tym ma większą moc, przewagę. Na przykład między jeleniami, jeżeli na przykład jest młody jeleń, ma krótkie rogi, stary jeleń ma długie rogi, bardziej krzaczaste. Młody nie podejdzie do takiej, wiecie, jak jest, ma za małe rogi, nie podejdzie do tego, który ma większe rogi. W ogóle rogi to jest broń. To jest broń, to jest po prostu coś, co jest na głowie ku atakowi, żeby atakować, to jest pewna broń. Więc szatan stoi jakby za głową, która wykonuje polecenia, daje polecenia, ale róg jest bronią, która idzie i od razu uderza. Więc tu widzimy bestię, za którą stoi szatan, jest głowa, czyli ten system cały i na tym systemie wychodzi róg, który po prostu jest tym rogiem atakującym.
I on ma atakować Boga, ten róg będzie atakował Boga i będzie atakował świętych Bożych, ich przemoże. Zaraz to zobaczymy. Czyli ten człowiek nieprawości, antychryst, będzie się wynosił ponad Boga. Zaraz to w to wejdziemy. I stanąłem na piasku morza i zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą 7 głów i 10 rogów, a na jej rogach było 10 koron, czyli władztwo i panowanie. 10 koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa. A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia. Czyli po prostu widzimy dzikość tej bestii, a jej paszcza jak paszcza lwa. I dał jej smok, czyli dał jej szatan, tej bestii, która wyszła z morza, swoją moc. Czyli dał... Czym jest moc smoka? Moc smoka to jest kłamstwo. Największą mocą szatana, to nie są jego zęby, to nie jest jego wygląd, bo on jest aniołem pięknym. Tak samo mocą węża, wąż nie ma nóg, nie ma rąk, nie ma pazurów, ale moc węża jest w jego paszczy, w jego zębach jadowych, jest jego moc zabijania. Więc tutaj mamy szatana, którego moc wychodzi z paszczy, z jego gęby wychodzi moc i to jest moc kłamstwa i zwodzenia. Zwodzenia rodzaju ludzkiego, zwodzenia narodów, języków i plemion. On zwodzi. Więc widzimy dalej. Bestia, która wychodziła, podobna była do pantery i tak dalej, i tak dalej. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. Więc dał jej mądrość i poznanie i wszelką władzę. I zobaczyłem jedną z jej głów, jakby śmiertelnie zranioną. To pominiemy, to możemy rozwinąć, ale pomijamy to. Rana została uleczona i cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią, więc cała ziemia poszła z podziwem za tym systemem, za tą bestią i za tym rogiem. Ale słuchajcie, i oddali pokłon smokowi. Kto oddał pokłon smokowi? Tu jest powiedziane, że cała ziemia poszła za bestią, ale zaraz kolejny werset jest: i oddali pokłon smokowi. Ziemia oddała pokłon smokowi, tym samym, kiedy ludzie pokłaniają się systemowi bestii, kiedy ludzie pokłaniają się rogowi, który wyrósł z głowy tej bestii, czyli temu jakby liderowi, który w Daniela bluźni, otworzył swoje usta, ten róg i zaczął bluźnić przeciwko Bogu, zaczął przeklinać Boga, to cały świat, ziemia składa pokłon bestii, czyli w jaki sposób pokłon? Uniża się przed bestią w taki sposób, że poddaje się temu systemowi bestii, oddaje się jakby na posługę temu systemowi, ale tym samym oddaje się smokowi, duchowi, który stoi za tym systemem. Zaraz zobaczymy to stanowniczo. Ugryziemy to. Z tego drugiego Tymoteusza, przepraszam. I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Widzicie? Oddali też pokłon bestii mówiąc. Więc oddają pokłon bestii, ale tym samym oddają pokłon smokowi. Oddając się systemowi, który wychodzi z morza, oddaje się też temu, który stoi za tym. Tak samo jak Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus przyszedł w Duchu Świętym, w Duchu Bożym, od Ojca przyszedł i zaczął sprawować w jaki sposób też władztwo, mówił słowo, wypowiadał słowa i mówi: to nie moje słowo, to słowo, które wypowiadam, to jest słowo od tego, który mnie posłał. I wtedy ludzie, którzy słuchali Pana Jezusa Chrystusa i upadali przed Nim, oddawali Mu chwałę i cześć, oddawali tym samym chwałę i cześć Ojcu, który Go posłał. Kto mnie odrzuca, nie mnie odrzuca, ale odrzuca tego, który mnie posłał. Kto mnie nie słucha, nie mnie nie słucha, ale nie słucha tego, który przemawia przeze mnie. I tu mamy to samo. Bestia i róg, który przemawia, każdy, kto złoży pokłon, czy odda się tej bestii, oddaje się temu, który stoi za bestią. Oddaje się smokowi, oddaje się systemowi szatana, który stworzył ten system wychodzący jakby z ludzi, bo wiemy, że szatan jest duchem, on nie ma ciała, więc on używa człowieka, on używa mas ludzkich, by stworzyć systemy. I widzimy na naszych oczach, stworzy się nowy system, dzięki któremu stworzy się fundament pod to, aby antychryst mógł rządzić całym światem, całym rodzajem ludzkim. Aby wziął pod władztwo i pod niewolnictwo cały system świata, cały rodzaj ludzki, rodzaj świata przez system, który stworzy, przez system, który się tworzy na naszych oczach.
Więc czytam dalej. I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Oddali też pokłon bestii, mówiąc, któż jest podobny do bestii, któż z nią może walczyć. Oczywiście, bo jeżeli powstanie globalny rząd, a wiemy, że do tego wszystkiego globaliści rząd dążą, powstanie jedna religia, powstanie jedno władztwo, to który naród wstanie przeciwko temu? No żaden. Wszyscy będą musieli się poddać. Pod kontrolę. Jak będzie jeden rząd, to z kim ten rząd będzie walczył? Będzie walczył tylko i wyłącznie ze swoimi przeciwnikami. Przeciwnikami tego globalnego rządu. Żadne państwo, żaden naród po prostu nie stanie przeciwko tej bestii, bo to będzie jeden globalny rząd, jedna globalna armia i tak dalej. Kto może stanąć w tym momencie przeciwko temu? Nikt. Dlatego wszyscy z podziwem powiedzą, jaki system. Ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. Oczywiście w naszych pokoleniach, bo wiemy, że był system Babilonu, był Babilon, gdzie po prostu wiemy, że było też mocarstwo Aleksandra Wielkiego, gdzie po prostu zaczął podbijać cały świat. Dalej czytam, bo do 9 musimy dojść wersetu. Któż z nią może walczyć? Więc z podziwem mówią, wow, jaka bestia, jaki system, wow, co to jest? I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie. Więc Bóg dozwala, dano jej, Bóg dozwala do pewnych rzeczy, żeby się działy. Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. I dano jej paszę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Dano jej też moc, aby działała przez 42 miesiące. I otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu. Patrzcie, więc ten system, bestia, jak też ten róg, czyli ten lider, ten człowiek nieprawości zaczyna otwierać usta i w tym całym systemie zaczyna przeklinać Boga. Ten cały system zaczyna przeklinać Boga i zobaczcie, co dalej przeklina i rzuca oszczerstwa. I otworzyła swoją paszę, by bluźnić przeciwko Bogu. Znowu ktoś dzwoni. By bluźnić Jego imieniu. Oczywiście znowu nam przeszkadzają. Bluźnić Jego imieniu, Jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w niebie. I teraz pozwolono, uważajcie teraz uważajcie na te słowa, dlatego że te słowa połączę z innymi słowami, które są w Biblii, w Słowie Bożym i zobaczycie, bo to pokazuje nam, co się będzie za chwilę działo. Kiedy ta bestia wychodzi z morza, ona zaczyna bluźnić przeciwko Bogu, zaczyna bluźnić przeciwko świętym, przeciwko niebu i zobaczcie, co się dzieje. Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężyć ich. Pozwolono tej bestii walczyć ze świętymi. Teraz moje pytanie jest takie. Jeśli święci by byli pochwyceni, to z jakimi świętymi ona by walczyła? Więc tak. Pozwolono jej też walczyć ze świętymi, zwyciężyć ich i dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem. Więc kiedy ona dostała władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem? Kiedy przezwyciężyła świętych? Kiedy zwyciężyła świętych? W jaki sposób bestia może zwyciężyć świętych? Rozerwie ich na strzępy po prostu. To jest bestia. Jak wcześniej czytaliśmy, charakter bestii jaki jest? Dzikie, drapieżne zwierzę, człowiek zły, okrutny, o człowieku zwierzęciu. Bestia idzie i atakuje świętych, by ich zniszczyć, by ich po prostu zetrzeć z powierzchni ziemi. I kiedy ona usuwa światłość, którą są święci, cały świat wtedy wchodzi w mrok. Wchodzi w ciemność, bo już nie ma światłości, która jest prawdą, która jest Słowem Bożym. I w tym momencie on zaczyna szaleć. W tym momencie on dostaje władzę nad wszelkim plemieniem, językiem i narodem. Dlaczego? Dlatego, że my byliśmy solą ziemi, my jesteśmy solą ziemi, my jesteśmy światłością świata. Jeżeli on usunie w mocy wszystkich wierzących ten drapieżny zwierz, to w tym momencie on uzyska pełną władzę, bo Duch Boży, Jezus Chrystus w nas i przez nas, powstrzymuje go cały czas przed jego całkowitym rozwinięciem skrzydeł, aby on wziął władzę i panowanie nad wszystkimi plemionami, narodami, ludami, językami. On nie może wziąć tej władzy tak długo, dopóki jest Jezus Chrystus tutaj. Ale Jezus Chrystus, zobaczcie, on nie został pochwycony do nieba, Jezus Chrystus, przed krzyżem. On został zaliczony do bandytów, do bandziorów, zbiczowany, uciskany, wtedy zamordowany na krzyżu, umiera, wkładają go do grobu i po 3 dniach zmartwychwstaje
i zostaje pochwycony do nieba, do Ojca. I tak samo będzie z Kościołem. Kościół będzie prześladowany, będzie uciskany przez system, później zostanie zamordowany i kiedy Pan przyjdzie na obłoku, będzie pochwycony do nieba. I zaraz to wam pokażę na podstawie Słowa Bożego. Jeżeli ktoś jest przeciwny temu, niech mi pokaże według Słowa Bożego, że się mylę, że pochwycenie będzie przed uciskiem. Chcielibyśmy, to jest nasze życzenie. Więc wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon. Oddadzą jej pokłon. Ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia baranka zabitego od założenia świata. Jeśli ktoś ma uszy, niechaj słucha. Więc widzimy, że zaczyna walczyć ze świętymi, przezwycięża ich i wtedy dopiero dostaje władztwo i panowanie nad całą ziemią i całym systemem. Więc jeśli bestia uderzy na świętych i dano jej zwyciężyć, w Daniela jest to samo powiedziane, to jeżeli ich zwycięży, to wiadomo, usunie ich. I teraz otworzymy sobie, żeby to poprzeć i podeprzeć. Otworzymy sobie, ja tu dziś zapisałem sobie to, ale zaraz wrócimy do objawienia i tak. Zaraz do objawienia wrócimy. Gdzie to, Andrzej, dałeś? Gdzieś tu w tych swoich bazgrołach dałem to. Ale nie wiem. Nie wiem. Może najpierw, zanim to przeczytam, jeszcze powiemy o bestii. Jaki jest charakter bestii? Powiem wam, jeżeli chcemy poznać charakter bestii, musimy poznać charakter ludzi, z którego zrodzi się bestia. Czyli system ludzki, system panowania. I ten charakter bestii mamy w drugim Tymoteusza, w trzecim rozdziale. Mamy charakter systemu ludzkiego, z którego wyjdzie bestia. Ludzie dojdą do takiego zepsucia, do takiej bezbożności, że to zepsucie i ta bezbożność pozwoli zrodzić się systemowi, który będzie przeklinał Boga, systemowi rządzenia, systemowi rządów globalnych, który będzie bluźnił Bogu, dlatego że te wody płodowe, czyli ta masa ludzka, z której wyjdzie system świata, jest zepsuty. To nie jest czysta woda. Czysta woda to Duch Święty. Szatan, smog. Ten system zrodzi się z wód totalnej bezbożności. I tutaj mamy w drugim Tymoteusza, w trzecim rozdziale, czytam wam charakter bestii. Charakter systemu, charakter tych wód płodowych. Na koniec, bracia, módlcie się, przepraszam, chyba coś tu znowu namieszałem. Drugi Tymoteusza, drugi Tymoteusza. Nie, Testalonicza, bo miałem wejść do Testalonicza, wejdziemy zaraz do Testalonicza. Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział. A to wiedz, że w ostatnich dniach, więc w ostatniej generacji ludzkości, zobaczcie, co się dzieje. Nastaną trudne czasy. Wchodzimy teraz w trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni. Patrzcie, to jest charakter bestii, to jest charakter tych wód płodowych, to jest charakter tego morza, z którego wychodzi bestia. Ludzkość musi dojść do miejsca takiej bezbożności, takiego brudu i zezwierzęcenia, że właśnie stworzą system światowy, w którym czują się dobrze i z tego systemu światowego wyjdzie antychryst, który będzie przedstawicielem tego systemu, przedstawicielem tej całej ludzkości, która w jakiś sposób przez swój brak pobożności i miłowania prawdy stworzyła ten system i stworzyła tego jednego lidera, który wyjdzie jako ten róg i który będzie przeklinał Boga i Jego świętych. Już dochodzimy do miejsca, gdzie ludzie zaczynają nas przeklinać wierzących, gardzić się sobie i naśmiewać się z nas. Dlatego jest powiedziane, że będziemy znienawidzeni u wszystkich narodów, plemion i języków. Ale jak mamy być znienawidzeni, skoro będziemy pochwyceni? Więc musimy być znienawidzeni przez nich. Jak będziemy znienawidzeni przez nich, ta bestia, ten system będzie chciał nas pochłonąć, będzie chciał nas zabić
I on faktycznie będzie mu dane moc, aby nas po prostu przezwyciężył. My nie staniemy z broni przeciwko niemu, po prostu nas usunie. My pójdziemy do Pana, my pójdziemy do Taty, my będziemy już z Ojcem, my będziemy z Adonai. To chwała Bogu, halleluja. I wtedy właśnie przyjdzie ciemność na ziemię, szatan po prostu będzie już rządził całkowicie, będzie miał władzę i znienawidzi tych wszystkich ludzi, którzy zostali. On będzie po prostu ich gnębił. Tych ludzi, którzy zostali, którzy mu służą. On ich nienawidzi. On się nie cieszy dlatego, że oni mu służą. On ich po prostu nienawidzi. My czytamy dalej. Ludzie bowiem będą samolubni, chełpliwi. Zobaczcie, to jest charakter ludzi, z których powstaje nowy system świata, a z tego systemu świata powstanie antychryst. Człowiek nieprawości, syn zatracenia. Pamiętacie? Syn zatracenia to był też nazwany Judasz. Judasz to jest charakter człowieka, który dla pieniędzy zrobi wszystko. Dla władzy zrobi wszystko. Judasz sprzedał za 30 srebrników naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nakupił sobie pola, po prostu był łasy na pieniądze. Charakter Judasza był taki, że podbierał ze sakwy Jezusa Chrystusa, apostołów, podbierał kasę i zabierał kasę z tej sakwy. Bo był skarbnikiem, została mu powierzona kasa, a on dlatego, że był chciwy na kasę i władzę, został wyciągał. Tak samo antychryst jest nazwany synem zatracenia jak Judasz, syn zatracenia, więc charakter antychrysta jest łasy na władzę, łasy na kasę, łasy na wpływy. To jest zdrajca, to jest fałszywy zdrajca. On może udawać, że jest dobry, tak jak Judasz był zaliczony do apostołów, chodził za Jezusem i można by powiedzieć, o uczeń Pana, jaki on jest dobry, jaki on jest pobożny, jaki on jest świętobliwy. Ale tak naprawdę był zdrajcą, bo w środku był zepsuty. I wiemy, co się stało z Judaszem, kiedy wydał Pana, że szatan wstąpił do jego serca i wtedy wydał Pana. Więc czytamy dalej o tym systemie. Chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości. Zobaczcie, to są tak naprawdę atrybuty bestii, istoty bestii. Bez naturalnej miłości, nietrzymający słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobra. Tu jest napisane niemiłujący dobrych. Zdrajcy, porywczy do gniewu, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, więc ludzie całkowicie powierzeni cielesności. Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. Właśnie z takich ludzi, którzy... To mówi Paweł, że to będzie w dniach końca powstaną tacy ludzie. I ludzie z takim charakterem zepsucia, obrzydliwości w oczach Bożych, ludzi, którzy są tymi masami, ale mówiłem wcześniej, że ludzkość to woda, bo my jesteśmy wodą, możemy to dotykać, wiecie, woda ma trzy stany, ale jakkolwiek, my jesteśmy z wody, powstaliśmy z wody, jesteśmy wodą, więc to może tych ludzi, tej nowej generacji ludzi, która teraz już jest, bo ta coraz większa bezbożność przychodzi, ta bezbożność przychodzi przez co? Przez apostazję, czyli przez apostazję, przez, to właśnie mówi Paweł, zaraz to otworzę, jak to powiedzieć po polsku apostazja jeszcze? Apostazja jest po angielsku. Odstępstwo. Ci ludzie wejdą w odstępstwo, dlatego że miłość w kościele oziębnie. Miłość pomiędzy braćmi. Jezus powiedział, że moich uczniów poznają po miłości. Więc moich uczniów, znakiem rozpoznawczym moich uczniów jest miłość. Ale później powiedział, że w czasach końca miłość oziębnie, mówi to w Mateusza w 24 rozdziale, że miłość oziębnie. Dlatego że nasza miłość ozięba, coraz mniej jest miłości między nami, w tym momencie świat nie widzi Chrystusa, nie widzi uczniów Jezusa, bo ma widzieć uczniów Jezusa przez miłość, która jest pomiędzy nimi. Ale że ta miłość teraz w tych czasach, w których żyjemy, ozięba, dlatego że jesteśmy cieleśni, pożądamy rzeczy ziemskich, cielesnych, a nie Boga, wtedy ta miłość w nas ozięba, bo jesteśmy cieleśni. Co się dzieje? Wtedy cały świat wchodzi w odstępstwo, bo jest coraz mniej światła. Wchodzi w coraz większą ciemność, w odstępstwo. I kiedy ludzkość wchodzi w to odstępstwo, bo nie ma głoszonej tak naprawdę prawdziwej Ewangelii, to co się dzieje? W tym odstępstwie oni po prostu się psują. Już nie ma soli, która może... Jest sól, ale ta sól coraz bardziej jest zwietrzała. Mógłbym zrobić kazanie na temat soli. Kiedy sól wietrzeje. Sól składa się z wielu minerałów. I kiedy pewne minerały zaczynają jakby zwietrzeć, wtedy sól przestaje mieć moc do
zabezpieczenia naszego mięsa. Jest słona, ale nie ma tej mocy zabezpieczenia mięsa przed zepsuciem. Dlatego my jesteśmy solą ziemi i możemy zabezpieczać ludzi przed zepsuciem tym, że w nas jest charakter Jezusa Chrystusa. Bo tymi składnikami soli, tymi minerałami tej soli, to jest charakter Chrystusa w nas. Owoce Ducha Świętego w nas są tymi minerałami tej soli, która może zasalać ziemię, żeby ona nie była zepsuta. Zło dobrem zwyciężajcie, więc przezwyciężajcie zło dobrem, ale kiedy w nas jest coraz mniej dobra, zaczynamy być coraz bardziej cieleśni zamiast duchowi, wtedy ta sól wietrzeje i już nie ma mocy, żeby powstrzymać mięso przed zepsuciem. Nie ma mocy, by świat powstrzymać przed zepsuciem. Ale to ma się stać, to się i tak ma stać, bo to zostało przepowiedziane przez Ojca, więc musi się wypełnić Słowo. Co byśmy nie robili, to i tak się wypełni Słowo. I teraz ta ludzkość, w której my żyjemy, w tej generacji, w której my żyjemy, będzie coraz bardziej schodzić coraz niżej w zepsucie, w brak pobożności, w to okrucieństwo, to zwierzęcenie się, że masy ludzkie, ta generacja staje się właśnie tą bestią. Tą bestią, która stworzy globalny system rządzenia i z tego globalnego systemu rządzenia, który jest bestią. To jest ta głowa, za tą głową stoi duch szatan, bo on wpływa na tych ludzi, aby znienawidzili Boga, aby znienawidzili Ewangelię, aby znienawidzili Jezusa Chrystusa, aby znienawidzili Jego uczniów i tych, którzy trzymają się Jego słowa, trzymają się Jego przykazań, trzymają się Jego nakazów. My trzymamy się, my przeciwstawiamy się temu duchowi świata, który przychodzi i mówi, aborcja jest dobra. My mówimy, nie, aborcja jest zła, to jest zabijanie. Sodomia jest dobra, nie potępię sodomitów. Sodomia jest zła, Bóg przychodzi z gniewem i potępieniem na takich ludzi, którzy takie rzeczy czynią. To ty jesteś heretykiem, musimy cię usunąć, bo nie pasujesz do naszego systemu świata. Widzicie, oni są całkowicie bezbożni, oni są przeciwko Bogu, przeciwko świętym Jego nakazom i Jego Słowu. A dlatego, że Słowo mieszka w tobie, mieszka we mnie, my się przeciwstawiamy. Jesteśmy tym światłem, które wypycha ciemność cały czas, ale Antychryst, żeby mógł rządzić w pełnej mocy, musi usunąć wszelką światłość. Musi ją usunąć. Więc zobaczymy ten werset, o którym wcześniej wam mówiłem, i to jest w Tesaloniczan. Ja to zaraz znajdę. Bądźcie ze mną. Tak, drugi Tesaloniczan. Zobaczymy teraz to, o czym ja mówię, że bestia, która wychodzi z morza, ona będzie walczyć ze świętymi i usunie ich i wtedy dostanie pełną władzę nad narodami, plemionami i językami. To jest opisane w drugim Tesaloniczan, możemy to zobaczyć. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział. Od 1 do 17, w jaki sposób ugryziemy to. Słuchajcie, to nauczanie będzie dłuższe, więc poczekajcie, bo wejdziemy w ogóle później w znamiona bestii i tak dalej, o tym wszystkim, że ludzkość składa pokłon bestii, kiedy to będzie, w jakim to będzie czasie. Dobrze, zaraz zobaczymy. Kiedy przychodzi Jezus, zaraz wam to wszystko powiem tak bardzo powierzchownie, bo już miałem tu wcześniej takie kazanie. Mówiłem o pochwyceniu, więc w jakiś sposób tam zahaczałem o to, o czym teraz tutaj będę mówił. Więc drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, słuchajcie, tego fragmentu od pierwszego. Prosimy was, bracia, to pewien pastor ostatnio używał na spotkaniu, więc ja to tłumaczę teraz, to co używał. Tłumaczył to, używał tego bez tłumaczenia. Ja to użyję teraz z tłumaczeniem. Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim. Więc Pan Jezus ma przyjść i przychodzi na obłoku, aby co? Aby zabrać, pochwycić swój Kościół, aby zabrać swoich. I zabiera jakich swoich? Zabiera dwie grupy, które są tą samą grupą. Pierwsza grupa to są ci, którzy pozasypiali w prochu ziemi. Z różnych powodów pozasypiali. Zasnęli, nie wiem, ze starości, zasnęli przez jakiś wypadek, ale przede wszystkim zasnęli z powodu tego, że zostali prześladowani dla świadectwa. Zostali prześladowani i zamordowani dla świadectwa. Też leżą w prochu ziemi i czekają na obudzenie. A druga grupa to ci, którzy zostaną przy życiu. A to będzie tylko garsteczka. Więc prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przed Nim, abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć. Czemu oni, tak mówiłem wcześniej, tutaj jest trwoga. Nie dajcie się zastraszyć, że już dzień Pański nastał, że już Pan przychodzi na obłoku, żeby pochwycić swoich. Nie dajcie się zatrwożyć, nie bójcie się tego. Dlaczego oni się bali? Tak mówiłem wcześniej w jednym innym filmie. Oni się bali dlatego, że oni nie byli jeszcze na to gotowi.
żeby stanąć przed Synem Człowieczym. Bo im było wpajane w głowę, słuchajcie, wy musicie być godni, by stanąć przed Synem Człowieczym. Wy musicie przez poddawanie się prawdzie, uświęcać się i dążyć do pokoju ze wszystkimi. Wy musicie dojść do miejsca, gdzie wasz duch, dusza i ciało będą gotowe, bez skazy i zmazy na przyjście Pana. Wy nie możecie sobie pozwolić, by żyć w grzechu, by po prostu ulegać grzechowi pożądliwością ciała, bo to się Bogu nie podoba. Żeby ten dzień pański was nie zaskoczył jak złodziej w nocy, wy musicie być gotowi na jego przyjście z zapaloną lampą. Nie czyńcie tego, co świat czyni. Wyjdźcie z Babilonu, oddzielcie się, nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę, mówi Pan. I będę wam ojcem, wy będziecie mi dziećmi. I jeśli się odłączycie, nie będziecie dotykać się nieczystego, wtedy ja was przyjmę. Bądźcie święci, jak on jest święty. I tak dalej, można by tu mnożyć tego, aby się nie tak łatwo, więc oni drżą, to stanowniczenie drżą, że przychodzi Dzień Pański. Wiecie, tak naprawdę większość dzisiaj ludzi, oni mówią, Panie przyjdź, ale Paweł powiedział, że Pan okazuje nam cierpliwość, aby nas nie zatracić ze światem, dlatego, że dlaczego nam okazuje cierpliwość? Kiedy w końcu się obudzimy, zaczniemy podążać za Panem, kiedy zaczniemy szukać tego, co Boże, a nie tego, co świeckie. Kiedy porzucimy w końcu to, co świeckie. Jan powiedział, że świat przemija wraz ze swoimi pożądliwościami, a ten, który miłuje świat, nie ma w nim miłości Boga. Jeżeli nie ma w nim miłości Boga, Bóg jest miłością, nie ma w tobie Boga, więc o co tutaj chodzi? To jest jasne i wyraźnie otwarte, że świat przemija ze swoją pożądliwością i przeminą wszyscy ci, którzy podążają za tą pożądliwością świecką. Dlatego nie mamy pożądać tego, co świat pożąda, nie mamy podążać za tym, za czym świat podąża, mamy szukać tego, co w górze, mamy zwracać uwagę na to, co w górze, a nie to, co na ziemi. Dlatego Pan powiedział, módlcie się nieustannie, aby wasze serce nie było ociężałe z powodu troski o byt, o rzeczy tego świata i tak dalej, żebyśmy nie skupiali się na tym. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie będzie... Aha, przepraszam, jeszcze drugi zacznę. Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym myśleniu, umyśle i zatworzyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas napisany, ani przez Facebooka, jakoby już nadchodził Dzień Chrystusa. Oni powinni się cieszyć, że nadchodzi Dzień Chrystusa. Oni tutaj wchodzą w trwogę. I teraz Paweł mówi, słuchajcie, ten dzień nie nadejdzie, dopóki pewne rzeczy się nie wydarzą. Dzień Chrystusa, który gdzie stąpi na obłoku, aby pochwycić swój Kościół, aby pochwycić tych, którzy pozostali, pozasypiali w prochu ziemi i tych, którzy są przy życiu, nie nastąpi, dopóki pewne rzeczy też nie nastąpią i nie przygotują gruntu. Musi być tak, najpierw przygotowany musi powstać generacja ludzi zepsuta, bezbożna, nienawidząca prawdy. Wtedy z tej generacji powstaje system, z tego systemu powstaje antychryst, a kiedy antychryst się pojawia, wtedy dopiero jest grunt i fundament, aby mógł wstąpić Chrystus. Muszą pewne rzeczy wydarzyć się na ziemi, czyli to odstępstwo, bezbożność i tak dalej, aby Chrystus mógł przyjść. Chrystus nie przyjdzie tak długo, dopóki po pierwsze nie przyjdzie to odstępstwo, zepsucie ludzkości, z tej ludzkości nie powstaje system, przyjdzie antychryst. Jezus nie może przyjść, dopóki to wszystko się nie wypełni. Więc generacja przygotowuje fundament do pojawienia się antychrysta, antychryst przygotowuje fundament do pojawienia się Jezusa Chrystusa. Są takie pewne zależności od wypadków, które się wydarzają. Czytamy dalej. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, ten dzień bowiem nie nadejdzie, czyli dzień pański, gdzie Pan stąpi na obłoku, nie nadejdzie, dopóki, zobaczcie, najpierw nie przyjdzie odstępstwo. Więc najpierw przychodzi odstępstwo, ludzkość odstępuje od wszystkiego, co jest Bogiem, od wszystkiego, co nazywa się bóstwem. Hindusi, muzułmanie, wszyscy odstąpią od swoich korzeni religijnych na rzecz nowej światowej religii, globalnej religii. Chrześcijaństwo tak zwane, czyli katolicyzm, jest ogólnie uważane za chrześcijaństwo globalne, katolicyzm. I na przykład, kiedy zapytasz muzułmanina o chrześcijaństwo, to on patrzy na chrześcijaństwo jako na katolicyzm, na Rzym, na papiestwo. On nie, w jakiś sposób taki normalny muzułmanin, on nie rozróżni protestantów od katolików, protestantów, rozumiecie? On jako chrześcijaństwo bierze jako ten, który mówi coś o Jezusie, to jest chrześcijan. Więc niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, ten dzień bowiem nie nadzieje, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo. Oczywiście odstępstwo globalne, jeśli chodzi o wszystkie religie świata, gdzie po prostu na rzecz globalnej religii stworzą jedną religię, więc odstąpią od korzeni swoich ojców, ale również też to odstępstwo, ta oziębłość przyjdzie do tak zwanego Kościoła Jezusa Chrystusa, żeby po prostu było przesianie, no po prostu, żeby było oddzielenie konkolu od pszenicy, bo
żyjemy w czasach przyzwolenia, aby konkur i pszenica rosły razem, aby kozły i owce były razem. To jest czas przyzwolenia, ale przyjdzie moment prześladowania, gdzie po prostu wszystko będzie oddzielone. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki... Słuchajcie, bo to jest właśnie... Przychodzi, cały czas przychodzą do mnie myśli. Chwała Bogu za myśli, chwała Bogu za mądrość. Słuchajcie, bo możesz postawić dwóch ludzi i dwóch ludzi może wznosić swoje ręce do góry i śpiewać chwała Ci Boże, halleluja. Dwóch ich nie rozpoznasz. Ale kiedy przychodzi ucisk na nich, to wtedy możesz zobaczyć, że ten idzie za ciałem, ten jest cielesny, boi się o swoją skórę i odstępuje. A ten nie boi się o swoją skórę, jest duchowy, i widać, że po prostu jest z Boga. A ten, który jest z ciała, no to idzie za ciałem, za pożądliwością ciała, bo boi się. Wiecie, że w objawieniu jest powiedziane, że Królestwa Bożego nie odziedziczą również ci, którzy się trwożą, ci, którzy są strachliwi. Więc ten dzień nie nadejdzie, dopóki nie najpierw nie przyjdzie odstępstwo. Więc przychodzi odstępstwo i z tego właśnie globalnego odstępstwa pochodzi system. I posłuchajcie teraz, no właśnie to czytam, nie? Dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i po tym odstępstwie co się dzieje? Po tej bezbożności? I nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. Mówiłem wam, syn zatracenia, czyli Judasz, człowiek, który po prostu pożąda tylko władzy i pieniędzy. Jest złodziejem, kłamcą i jest podstępny i może zwieść tak zwanych chrześcijan, że jest dobrym człowiekiem, który działa na dobro całego świata i całego Kościoła. Oczywiście nie Chrystusa Jezusa, bo już ma plany, by zamordować Kościół Jezusa Chrystusa. Patrzcie, ten człowiek, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, czyli wynosi się nad wszystkie systemy religijne tego świata, po co? Aby stworzyć nowy system religijny, jeden globalny. Że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Więc po to będzie wprowadzał przez swego ducha odstępstwo, szatan, żeby ludzie odstąpili od swoich korzeni religijnych na rzecz właśnie tej globalnej religii, na której czele też stanie fałszywy prorok, czyli postać religijna. Wiemy, że prorok to jest osoba, która mówi od Boga, to jest osoba, która pośredniczy pomiędzy człowiekiem a Bogiem, czyli Bogiem człowiekiem, jest jakby tym kontaktem, tą przejściówką. Natomiast tu widzimy proroka fałszywego, który mówi, że jest od Boga, że mówi od Boga i on po prostu zwodzi mieszkańców ziemi, mówiąc, że Antychryst, ten człowiek jest od Boga, on przyniósł nam pokój, bezpieczeństwo, my musimy go słuchać i tak dalej. I teraz tak, dalej czytamy ten fragment pisma lub coś, co jest przedmiotem czci, także zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Tutaj świątynia, mówiłem na ten temat, nie wchodzę w to, bo będziemy 3 godziny mówić. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym, a teraz wiecie, co mu przeszkadza. A teraz wiecie, co mu przeszkadza. Oni wiedzieli, co mu przeszkadza, a dla nas jest to tajemnica, ale ta tajemnica nie jest tajemnicą, bo to jest odkryte, co mu przeszkadza. On nie może wejść ze swoją całą mocą nieprawości, bo są jeszcze prawi. Tak jakbyś malował ścianę na czarno. Jest ściana biała i malujesz ją na czarno. Malujesz ją na czarno, zamalujesz ją do połowy. Nie możesz powiedzieć, że ona jest czarna, bo jest jeszcze biały placek. Nawet kiedy zostawisz pięść białą, chodzi mi o powierzchnię, to nadal ta ściana nie jest do końca czarna. Jest jeszcze ten placek biały. Ale kiedy zamalujesz już ten placek biały, ona jest całkowicie czarna. I ten biały kolor to są święci, to jesteśmy my. I kiedy ta bezbożność, kiedy to odstępstwo przyjdzie i zacznie wypychać wierzących chrześcijan, wypychać światło, wypychać nas z tego systemu, poza ten system będzie wypestkowywał nas, wypychał, bo my nie połączymy się z tym systemem. Glina i stal się nie połączy z tym systemem. Nie da rady. Nie połączymy się z tym, więc w tym momencie powstanie granica. Rozejdziemy się. I wtedy bestia zobaczy, wow, to jest to światło. Będzie chciał zabić to. Zniszczyć. Bo system wyciśnie, ten system wyciśnie. Teraz wyobraźcie sobie, że nawet teraz, ty jesteś wierzący, ja jestem wierzący. Pomijając wszystko to, o czym teraz mówimy. Powstaje lider światowy, który mówi, wybuduje posąg
I teraz wszyscy mają się kłaniać temu posągowi. Teraz by tak miało być. Czy ty jako wierzący pójdziesz złożyć pokłon temu posągowi? Ja nie pójdę, ty też nie pójdziesz, prawda? Bo my składamy pokłon tylko jednemu Bogu prawdziwemu przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie. Ale ludy, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, którzy nie umiłowali prawdy, mogą pójść i pewne ludy złożą pokłon temu posągowi, dlatego że ten lider rządzący przymusi ich do złożenia pokłonu. Ale w jaki sposób ich przymusi? Będzie musiał ich uzależnić od siebie. A kto ma władzę globalną? Kto ma władzę nad ludzkością? Ten, kto ma władzę nad żywnością. Ten, kto ma władzę nad zasobami żywności, nad ziemskimi zasobami żywności, ten ma władzę nad każdym człowiekiem, bo każdy człowiek bez względu na plemię, język, kolor skóry, wyznanie religijne musi jeść. Więc w jaki sposób można kontrolować człowieka? Przez zasoby żywności. Jeżeli ty masz kontrolę nad zasobami żywności, masz kontrolę globalną nad całą ziemią. Więc jeśli naszym Bogiem jest brzuch, jesteśmy zgubieni. Bo dla posiłku sprzedamy, po prostu jak Ezaw sprzedał pierworództwo dla jednej michy zupy, tak samo ludzie będą wypierać się Chrystusa dla jednego kubka KFC, gdzie będą po prostu głodować w oddzieleniu przez 2-3 tygodnie. Podłożą mu kubek strawy i on sprzeda. Sprzeda siebie i sprzeda wszystkich za kubek jedzenia, dlatego że jego Bogiem jest brzuch. Bądźmy realistami, tak jest. A dalej wrócę właśnie do tego człowieka. Więc taki lider po prostu w tym momencie, jeżeli będzie miał łapę na zasobach żywności, będzie kontrolował narodami. Ale wiemy, że będzie znamie, więc włoży znamie ludziom pod rękę i przez to znamie ludzie będą kontrolowani i będą musieli złożyć mu pokłon. Bo nie będą mogli kupić chleba, jedzenia, nie będą mogli kupić. Pójdą do sklepu, nie mają znamienia, nie mogą kupić, więc jest to ekonomia, jest to pewny system ekonomiczny, który będzie tak ustawiony, będzie tak stworzony, że bez znamienia nie możesz wejść do sklepu, ale nic nie kupisz. Wyjdziesz z pustymi rękoma. Ale ten, kto ma znamie, pójdzie i kupi. Wyjdzie ze sklepu, będzie miał chleb. A tobie zostanie po prostu umrzeć na ulicy z głodu. Ale jeśli twoim Bogiem jest brzuch, jeżeli ty po prostu nie panujesz nad głodem, to dasz sobie, przyjmiesz znamie bestii tylko po to, żeby pójść i kupić chleb. Bo głodujesz. Więc co jest twoim Bogiem? Słowo Boże? Bóg czy brzuch? Czytamy dalej drugi list Tesaloniczan, drugi rozdział. Lecimy dalej. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym, a teraz wiecie, co mu przeszkadza, także się objawi w swoim czasie. Także, że objawi się jego cała moc panowania w swoim czasie. Co mu przeszkadza? Teraz powstał system. On teraz powstaje system, z którego się zrodzi człowiek nieprawości. Ale duch Antychrysta już działa. Już działał ponad 2000 lat. Kiedy tylko Pan Jezus, były tylko proroctwa, że zaraz się urodzi Mesjasz, kiedy królowie poszli złożyć pokłon. Wiecie, przyszli do Heroda, pytali się, gdzie jest Mesjasz, gdzie jest ten król obiecany, który ma się urodzić. I wiecie, oni poszli złożyć pokłon. Już wtedy duch Antychrysta działał w Herodzie i wtedy Herod posłał swoich żołnierzy, żeby wybili dzieci, żeby trafić na Jezusa. Wyrżnęli dzieci małe. W Betlejem i w okolicznych wioskach i tych miejscowościach. Bo powiedzieli Herodowi, że w Betlejem ma się urodzić. Aha, no to dobra, to idźcie, ja mu zaraz też złożę pokłon. I tak mu chciał złożyć Jezusowi pokłon, że wybił wszystkie dzieci w Betlejem. To już był duch Antychrysta. Antychrysta, antynamaszczonemu. I ten duch działa, cały czas działa ten sam duch. I teraz powstaje właśnie system, gdzie ten duch działa w tym systemie, który teraz powstaje na naszych oczach. System, który znienawidzi Boga, całkowicie on nienawidzi Boga, ten duch Antychrysta. On nienawidzi w ogóle czegokolwiek, co jest namaszczone. Ty jesteś Chrystusowi, ja jestem Chrystusowi, jesteśmy namaszczeni. Więc on nas nienawidzi. On próbuje teraz za wszelką cenę stworzyć system, który nas wypestkuje i nas usunie, bo on nie może działać, dopóki jest światłość. Więc słuchajcie, tu jest powiedziane, że wiemy, co go powstrzymuje, także nie objawi się w swoim czasie. Tajemnica nieprawości, widzicie, to jest tajemna moc nieprawości, która działa przez niego i w nim, bowiem już działa. Tylko ten, który teraz przeszkadza, ten, który mu przeszkadza, słuchajcie, będzie przeszkadzał, a zostanie usunięty z drogi. W objawieniu było napisane, że dano mu władzę, by walczył ze świętymi i przemoże ich, przezwycięży ich. Ta bestia, czyli system, dostanie władzę,
Ale ta władza zostanie mu dana tylko dlatego, że przyszło odstępstwo. I dostanie władzę, aby walczyć z nami i by nas usunąć, bo my mu przeszkadzamy, by on po prostu mógł się obnażyć i objawić się Bogiem. No bo słuchajcie, jeżeli on chce stworzyć system, no bądźmy realistami, jeżeli on chce stworzyć system, gdzie wszyscy będą mu posłuszni, gdzie wszyscy będą mu oddawali pokój, gdzie wszyscy jednomyślnie powiedzą, że on jest Bogiem, to kto w tym momencie mu się przeciwstawi? To kto nie wejdzie w jego system, nie będzie częścią jego systemu? To kto jemu się przeciwstawi? To kto nie złoży mu pokłonu? To kto nie powie i nie zgodzi się z faktem, że to jest Bóg Mesjasz z Antychrystem? No wierzący chrześcijanie, ale wierzący chrześcijanie skąd mają tą wiedzę? Skąd mają poznanie, że to jest Antychryst? Skąd mają poznanie, że to nie jest Mesjasz? Ze Słowa Bożego. Ze Słowa Bożego. Trzymamy się Słowa Bożego, wierzymy w Słowo Boże i dlatego, że trzymasz się Słowa Bożego i wierzysz w Boże Słowo, jesteś sprawiedliwy. Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Stał się przyjacielem Boga, dlatego że uwierzył w Bogu w to, co powiedział. My trzymamy się Słowa Bożego i nie występujemy poza ramy Słowa Bożego, bo rozkochaliśmy się w prawdzie, trzymamy prawdę w sobie, staliśmy się prawdą i w tym momencie my jako prawda nie połączymy się z kłamstwem, nie połączymy się z tym systemem kłamstwa Antychrysta, który będzie chciał się ogłosić Bogiem. I on o tym dobrze wie. Więc on, jeżeli chce zaprowadzić globalny po prostu system, który będzie oddawał mu chwałę, musi usunąć wszystko i wszystkich, co mu się przeciwstawi, by mógł to zrobić. Bo nie może być podziałów, bo kiedy on stanie i powie, ja jestem Bogiem, wyobraźcie sobie teraz papieża Franciszka w Rzymie, że wychodzi na ten swój balkon, tam jest mnóstwo ludzi, wychodzi na ten balkon i mówi, parafrazuje, ja jestem Bogiem. I wszyscy ci, którzy go czczą, mogą powiedzieć, tak, ty jesteś Bogiem, ale tam będzie grupa ludzi, która powie, jesteś kłamcą, nie jesteś Bogiem, to Bogiem jest Jezus Chrystus, ty jesteś kłamcą. To wtedy ludzie słuchając tego, no, kłamcą? On nie jest Bogiem, Jezus Chrystus jest Bogiem? Może to jest prawda, że to Jezus Chrystus jest Bogiem, a nie on. Wiecie, przychodzi do podziałów. Antychryst nie może sobie pozwolić, żeby wyrosnąć w miejscu, gdzie po prostu będzie podział. On musi usunąć wszelką opozycję, żeby dostać wszelką władzę nad narodami, plemionami i językami. Musi usunąć wszelką opozycję. Więc patrzcie, co się dzieje dalej. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będę z was omówiłem, a teraz wiecie, co mu przeszkadza? Tajemnica nieprawości, bowiem już działa, tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Więc Kościół? Ale Kościół nie będzie usunięty z drogi w sensie takim, że po prostu będzie pochwycony, tylko będzie przezwyciężony przez system. Tak jak Chrystusa zabili, zaliczyli do bandytów i go zabili, zamordowali, a później po 3 dniach zmartwychwstał, tak samo nas zaliczą do bandytów, do tych, którzy nie chcą się poddać systemowi. A dlaczego nie chcesz się poddać systemowi? Chcesz robić zło. Poddaj się pod znamie bestii, będziesz w systemie, będziesz przyjacielem systemu, będziemy cię chronić. Dlaczego nie chcesz się poddać pod system? Bo chcesz czynić zło przeciwko systemowi. Jesteś bandytą. Chcesz czynić zło. Więc zaliczą nas do bandytów i usuną nas. Wtedy zaśniemy w prochu ziemi, będziemy czekać na przyjście Pana, na obłoku, który nas pochwyci z prochu ziemi. I będzie garstka, gdzie wiemy, że ze względu na wybranych Pan skróci czasy, bo żadne ciało by nie przetrwało. Czyli to jest to właśnie ta garstka, która będzie przemieniona. Dobra, kończę te wersety. Wówczas pojawi się ów niegodziwiec. Kiedy się pojawi ten ów niegodziwiec? Kiedy będzie usunięty ten, którym przeszkadza? Więc wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust, czyli słowem, tchnieniem zabije go i zniszczy blaskiem swego przyjścia. Blaskiem swego przyjścia. Jak błyskawica pokaże się Chrystus, Pan. To jest znak właśnie Syna Człowieczego. Blask, światło. Wiecie, że jak błyskawica błyśnie, to jest po prostu blask. Cisz. Światło. Światłość. On jest światłością. Halleluja. I teraz mówiliśmy wcześniej właśnie, ja teraz wam pokazywałem, że, bo moglibyśmy to czytać aż do końca, do 17 wersetu. A przeczytamy, bo tu widzimy właśnie ten cały system ludzi, którzy odstępują od prawdy. Zniszczy Pan go blaskiem, niegodziwiec przyjdzie za sprawą i tu jest jakby, jeszcze przed tym, tu jest już powiedziane, w jaki sposób Pan go zniszczy, ale teraz pokazuje dalej,
następstwa jego przyjścia. Słuchajcie, jakie są następstwa jego przyjścia. Tak jak mówiłem, te woda płodowe, z której zrodzi się Antychryst i jego system, to są ludzie. To są niegodziwi ludzie, to są ich serca, które po prostu są nieludzkie, bestialskie, bestia. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Kłamca będzie zakłamywał znaki i cuda. Słuchajcie, Amerykanie robią soniczne doświadczenia, by dźwięk tworzyć przez rezonans na chmurach. Mają takie projektory laserowe, gdzie mogą wyświetlać projekcje na chmurach. Już mają takie projektory, że w momencie, kiedy jest odpowiednie zachmurzenie, oni mogą wyświetlić film na chmurach. Potężny projektor, który po prostu wyświetli ci postać na chmurach. Dźwiękiem i wzrokiem możesz najbardziej oszukać człowieka. Czyli przez to, co człowiek słucha i widzi, po prostu może być zwiedziony. Więc on będzie tworzył projekcje, albo jakieś dźwięki będą powstawały na niebie, gdzie po prostu może Antychryst, to jest takie gdybanie, może Antychryst, wiecie, ten człowiek nieprawości stanie przed ludźmi i powie: ja jestem tym wybranym od Boga, który miał przyjść. Ojcze, pokaż im, że jestem tym wybranym. I wtedy będzie głos na niebie. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Wiecie, co to będzie? Jak ludzkość za tym pójdzie? Ale to będzie sfałszowane. Później powie: Ojcze, pokaż, że mam władzę i teraz niech ogień stąpi na ziemię. Wiecie, że Amerykanie mają taki sprzęt, że mogą po prostu ogień zrzucić na ziemię? W postaci, nie wiem w jakiej postaci. Ale ogień stąpi na ziemię, na przykład i strawi jakąś ofiarę, którą Antychryst przygotuje. Ludzie powiedzą: tak, to jest prawdziwy Mesjasz, to jest prawdziwy Bóg, on ma władzę nad ogniem. To po prostu głos się odezwał w niebie: tak, to jest, wiecie, ludzie ślepi, to tak będą pokonem składać. I powie na przykład: ojcze, pokaż znak Syna Człowieczego na obłokach. I pokaże się jakiś, nie wiem, coś wyświetlą, projekcję zrobię. Wszyscy mówią: to tak, tak, to jest dokładnie to, co w Biblii jest napisane, że ukaże się znak Syna Człowieczego. No nie wiem, może krzyż pokażę, projekcję. Dla mnie znak Syna Człowieczego to jest po prostu blask światła, jego światłość. Jak błyskawica od wschodu do zachodu, od północy do południa. Po prostu błyśnie błyskawica. Światłość jego chwały, halleluja. Dalej czytam. Słuchajcie, niegodziwiec przyjdzie ze sprawą szatana i z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości. Patrzcie. I teraz już działa ta moc nieprawości. Tajemna moc nieprawości już działa. Bo on mówi, że tutaj Słowo Boże mówi, że on przyjdzie w mocy zwodzenia i nieprawości. Patrzcie, ale wobec tych, którzy giną. Dlaczego oni giną? Dlaczego ci ludzie giną i są zwodzeni przez Antychrysta? Patrzcie dlaczego. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, nie przyjęli miłości Słowa Bożego, nie trwają w Słowie Bożym, dlatego będą szybko zwiedzeni przez Antychrysta, przez system Antychrysta. System Antychrysta dzisiaj mówi, ten tajemna moc jego nieprawości już działa i mówi tak: sodomia dobra. I są ludzie, którzy uważają się za Kościół Jezusa Chrystusa, którzy wchodzą w ekumenię z tym systemem, mówią: dobra. Chociaż nie mają przekonania, mówią: dobra. Aborcja dobra. Aborcja dobra. Przytakują. Wśród wszelkich zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni, by zostali wyratowani od tego systemu, od tego zepsucia, od tego odstępstwa. Dlatego Bóg, dlatego że oni nie umiłowali prawdy, dlatego że nie trwali w prawdzie, zobaczcie, co się dzieje. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, silne kłamstwo, także uwierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie w niesprawiedliwości. Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Więc Bóg wybrał nas do uświęcenia, do oddzielenia się od tego całego brudu nieprawości. Dlatego powiedział: wyjdźcie z Babilonu, wyjdźcie z tego całego systemu babilońskiego i nie cudzołóżcie z nią, nie wchodźcie w uczynki Babilonu i tego, co oni robią.
tego, co oni ustalają i uchwalają. Sodomię, aborcję, eutanazję, to wszystko, co ustalają, jest przeciwko Bogu. Ale my, którzy trwamy w prawdzie, staliśmy się prawdą przez Jezusa Chrystusa i wiarę w Jezusa Chrystusa, trzymamy się kurczowo Słowa Bożego. Dlatego, że trzymamy się kurczowo Słowa Bożego, kiedy ten system dojdzie do miejsca całkowitej nienawiści do Boga, Jezusa Chrystusa, to on będzie nienawidził też nas. Dlatego Pan Jezus powiedział, że dojdzie do czasów, kiedy wszystkie narody, plemiona, języki znienawidzą was dla imienia mego. Więc dochodzimy do tego miejsca. I teraz, kochani, wejdziemy, żeby zobaczyć, kiedy Chrystus wstępuje na obłoku. Czy Chrystus wstępuje na obłoku przed uciskiem, w ucisku czy po ucisku? Bo wiemy, że ludzie mówią, że będzie pochwycenie przed uciskiem, więc jeżeli pochwycenie będzie przed uciskiem, Jezus wstępuje na obłoku, to musiał nas zabrać przed uciskiem i wtedy już nie ma miejsca w ucisku na nas. Bo nas już nie ma. Nie ma takiej prawdy w Słowie Bożym, że Jezus przychodzi raz, a później przychodzi drugi raz. Nie przychodzi dwa razy. Przychodzi tylko raz. Więc w Mateusza w 24 rozdziale przeczytam wam, kiedy przychodzi Pan Jezus na obłoku. Co się dzieje? Wchodzimy na Ewangelium Jana. No to ja mam Mateusza 24 rozdział. Przeczytam od pierwszego. Tam uczniowie Jezusa Chrystusa pytają go o Panie, kiedy to przyjdzie wszystko. I mogą to dalej rozwinąć. Ale mówię, no, skupiamy się na czymś innym. Jezus wyszedł ze świątyni i oddalił się i podeszli do Niego Jego uczniowie, aby pokazać Mu zabudowanie świątyni. Więc pokazują Mu zabudowanie świątyni, wchodzą na jakąś górę, gdzie może sobie spoczywają, siadają i wtedy uczniowie mówią, zobacz Panie, jaka piękna świątynia, jakie to jest piękne. To jest nasze dziedzictwo narodowe, to jest nasza historia, to jest po prostu w jakiś sposób nasze wręcz bóstwo, świątynia i ołtarz. I oni myśleli, że Pan Jezus powie, wow, naprawdę, to jest niesamowite. Bo to, wiecie, traktowali Jezusa też trochę powierzchownie, w sensie takim ludzkim, w ludzkim zrozumieniu. Lecz Jezus powiedział do nich, czyż nie wiecie, że tego wszystkiego, zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Więc zadają Mu trzy pytania. Pierwsze pytanie zadali Mu tak, powiedz nam, kiedy się to stanie. Jedno pytanie. Czas, kiedy to się stanie, kiedy świątynia będzie zburzona i to wszystko będzie rozwalone. Drugie pytanie. Jaki będzie znak Twojego przyjścia? Jaki będzie znak Twojego przyjścia? Drugie pytanie. I końca świata. Trzecie pytanie. Wiecie, to jest... Przejdziemy przez to. Jeżeli macie cierpliwość, przejdziemy przez to. Ale mamy dojść do wersetu 29. A żebym wam pokazał tą tajemnicę tutaj. I odpowiedział Jezus. Uważajcie, aby was nikt nie zwodził. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem mówiąc, ja jestem Chrystusem i wielu zwiodą. Ja jestem namaszczony, jestem tym, który mówi od Boga i wielu zwiodą. Dlaczego zwiodą? Bo ci, którzy nie kochają prawdy, nie rozmiłowali się w prawdzie, nie znają prawdy, zostaną łatwo zwiedzeni przez kłamstwo, które będzie udawało prawdę. Będą mówić, my jesteśmy namaszczeni od Boga, my mówimy prawdę. Jest wielu dzisiaj, którzy stają za pulpitami i mówią, że są tymi namaszczonymi, są od Chrystusa i mówią prawdę, ale mówią tak naprawdę rzeczy, które trzymają ludzi w cielesności, a nie w pobożności i uświęceniu. I wielu zwiodą. Usłyszycie też o wojnach? Pogłoski o wojnach, uważajcie, żebyście się nie trwożyli. Więc strach jest wrogiem. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Więc usłyszycie o wojnach, o wieściach wojennych. Oni mogli usłyszeć o Rzymianach, którzy nadchodzą, ale my również możemy słyszeć o wojnach i wieściach wojennych, które się dzieją. No bo się dzieją, cały czas wojny są na ziemi. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i zaraza, trzęsienie ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści. Więc mówiłem, pamiętacie, o rodzącej kobiecie, która ma boleści przed porodem. Kiedy właśnie to się stanie, że ten cały bałagan będzie, wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni u wszystkich narodów z powodu mego imienia. I wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Miłość wieloziemna.
Ludzie cieleśni, wierzący cieleśni, pójdą w system. Ale duchowi nie pójdą, bo nie pójdą za ciałem. Brat wyda brata, dlatego że po prostu będzie bał się śmierci. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie. Więc czym jest nieprawość? Nieprawość jest uczynkiem cielesności, uczynkiem ciała. Więc dlatego, że ludzie mieszkają w ciele, oni podążają za cielesnością, za swoimi pożądliwościami, oni są nieprawi, bo nie chcą przybliżyć się do ducha, do światła, do Słowa Bożego. I się poddać Słowu Bożemu w posłuszeństwo. Dlatego miłość wieloziemnie. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Więc mogą być tacy, którzy nie wytrwają do końca. A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. Wiecie co, po prostu mam takie zniechęcenie, żeby o tym mówić. To akurat o tym, bo moja głowa jest całkowicie ukierunkowana na objawienia. Ja zaraz chcę wejść w objawienia. Bo to po prostu w tym momencie, wiecie, do mnie przychodzą różne wersety i się robi układanka w mojej głowie i to mnie rozrywa z na kawałki w ogóle w innym kierunku. I teraz mówi tak, a ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona, więc tutaj mówi w ogóle o całokształcie czasu świata, w który będzie wchodził i później w 14, w 15 wersecie już jakby wraca do miejsca świątyni i mówi tak, gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił Daniel, stojącą w miejscu świętym, więc w świątyni, to czyta, niech rozumie, wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Dlaczego spustoszenie świątyni? Dlatego, że faryzeusze uczeni w piśmie, ci, którzy usługiwali świątyni, wiecie, że mieli spółkowali z Rzymianami. Że spółkowali z Herodem, spółkowali z Piłatem, oni mieli z nim kontakt. I mogli być dostojnicy rzymscy, ludzie Rzymianie, którzy mogli im powiedzieć, słuchajcie, nie mówili tego pospólstwu, nie mówili tego ludziom, po prostu zwykłym zjadaczom chleba, tylko powiedzieli tym, którzy byli na szczeblach władzy jako kapłani świątyni, którzy mieli kasę, mogli im powiedzieć, słuchajcie, będzie czas, że Rzym napadnie na Jerozolimę. Kiedy my wam damy znak, usuńcie się ze świątyni, usuńcie się w ogóle z Jerozolimy, bo przyjdzie Tytus i będzie oblegał świątynię. Będzie oblegał w ogóle Jerozolimę. Więc oni uciekli, pousuwali się. Dali nogę. Jeżeli ktoś przyszedł złożyć w świątyni po prostu ofiara, bo coś, to nie ma nikogo w świątyni. Gdzie oni wszyscy się podzieli? To mówi Jezus, kiedy zobaczycie ochydę spustoszenia, zostawcie wszystko, nie idźcie do domu, żeby zabrać płaszcz. Uciekajcie. W góry. No wtedy przyszło oblężenie i zniszczyli. Rozumiemy, powyżynali tych, którzy nie pouciekali. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swego domu. Po prostu, jakbyś na dachu, to nie schodź do domu, tylko biegnij od razu w góry. Nawet nie trać czasu. To jest po prostu powiedziane, nie trać czasu na jakieś przepraszam za przeproszeniem, pierdoły, żeby coś zabrać, żeby zostaw to, biegnij od razu w góry, uciekaj. Kto zaś będzie na polu, niech wraca, niech nie wraca, aby wziąć swe szaty, niech ucieka. A biada brzemiennym, który karmią w tych dniach. Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimę albo w szabat. Wtedy bowiem, i tu znowu wraca do, tu mówił do nich, a teraz wraca znowu do jakby czasu świata. I mówi tak. Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd, ani nigdy nie będzie. A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione, czyli wyratowane, ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone. I teraz mówi dalej tak. Jeśli ktoś wam powie tam Chrystus, albo tam jest, nie wierzcie. Więc Mesjasz, Zbawiciel, więc Antychryst się ogłosi Mesjaszem i Zbawicielem. Nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowi i fałszywi prorocy, czyli fałszywi prorocy ci, którzy mówią niby od Boga. Będą skupiać się na Antychryście. I będą czynić wielkie znaki i cuda. Pamiętacie, co mówiliśmy o bestii, że będzie miała moc, żeby zwodzić mieszkańców ziemi przez znaki i cuda. Wielkie znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, nawet i wybranych, ale nie dadzą rady.
Oto wam przepowiedziałem, jeśli więc wam powiedzą, oto tam na pustyni nie wychodźcie, oto wewnątrz domu nie wierzcie, nie wierzcie nigdzie, gdzie wam pokażę. Jak bowiem błyskawica, i to jest znak Syna Człowieczego, jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Blask, światło. Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły. Gdzie jest padlina, czyli po prostu ludzie, którzy nie wierzą w Boga, ludzie, którzy nie należą do Boga, są tutaj określeni jako padlina, gdzie się zlatują sępy. Sępy to mogą być demony, które zlatują się na ucztę. Wiecie, że po czwartej pieczęci chyba, po czwartej trąbie zostają otworzone czeluści i wychodzą demony, aby po prostu gnębić rodzaj ludzki na ziemi. Ludzie będą wtedy szukać śmierci, ale jej nie znajdą. A tam, gdzie padnie, tam zlatują się orły. To jest sępy też. A zaraz po ucisku tych dni, i patrzcie teraz, kiedy przychodzi Jezus, tu mówił o ucisku, że nie było takiego ucisku od stworzenia świata. Zobaczcie, co się dzieje. A zaraz po tym ucisku, po ucisku tych dni, słońce się zaćmi i księżyc nie da blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Słuchajcie teraz. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, więc blask, błysk, światłość, czy jak piorun. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku niebieskim z mocą i z wielką chwałą. Pośle on swoich aniołów. Po co posyła swoich aniołów? Patrzcie, po co posyła swoich aniołów. Z potężnym głosem trąby, siódmej trąby, ostatniej trąby, to mówi o tym Paweł w Koryntianach, i zgromadzą jego wybranych z trzech stron. Zgromadzą jego wybranych, to jest pochwycenie. Zgromadzą jego wybranych. Z wszystkich czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego, od drzewa figowego uczcie się to podobieństwo, do jego gałąź i tak dalej, więc zgromadzą jego wybranych z całej powierzchni ziemi. Więc jeśli zgromadzą jego wybranych, już nie będzie więcej wybranych. Więc mówi, po tym ucisku, po tym wielkim ucisku wstępuje Syn Człowieczy na obłoku, Jezus Chrystus, żeby zgromadzić swoich wybranych. To jakich wybranych? Tych, którzy zasnęli w prochu ziemi, tych, którzy zostali zamordowani w tym ucisku, bo powiedział, że zostaniecie znienawidzeni u wszystkich narodów, będziecie wydawani nawzajem przez nawet braci, tak zwanych braci, bo miłość wielu oziębnie i pójdą w nieprawość, dlatego że Bóg wydał ich, bo nie umiłowali prawdy, ale umiłowali po prostu swój brzuch, swoje ciało, swoją cielesność, bardziej niż Boga. Przyjemności umiłowali bardziej niż Boga. Więc tutaj Chrystus wstępuje na obłoku, by zabrać swój Kościół, zabrać swoich wybranych, kiedy? Po ucisku, po dniach ucisku. Po siódmej trąbie wstępuje Chrystus, na ostatnią trąbę, jak mówi Paweł, wstępuje Chrystus na obłoku. I teraz wejdziemy w Księgę Objawienia. Tak, bo to już żeśmy przerabiali. Zobaczmy, czy faktycznie jest tak, jak mówił Paweł, że musi zejść z pola ten, który go powstrzymuje. W jaki sposób on zejdzie z pola, ten, który go powstrzymuje? Czy faktycznie jest tak, że w objawieniach jest napisane, że on wytoczy wojnę ze świętymi i ich zwycięży? Zobaczmy. Objawienia 7. Jezus powiedział przed chwilą w 24 rozdziale Mateusza, że po dniach tego ucisku, wielkiego ucisku, wstąpi Chrystus na obłoku, aby zabrać swoich świętych, aby zabrać wszystkich swoich, którzy należą do Niego, których wykupił na własność swoją własną krwią. Objawienia 7 rozdział. Zobaczcie. Tutaj, jeżeli wierzysz i ufasz Chrystusowi, tutaj, jeśli podążasz za Jezusem Chrystusem, jesteś zapieczętowany Jego duchem i Twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota, to tutaj jest mowa o Tobie. O Tobie i o mnie. W 7 rozdziale. Chcesz zobaczyć siebie? Chcesz zobaczyć siebie? Zaraz Ci pokażę Ciebie. Powiesz, ale Andrzej, Ty jesteś pyszalek. Nie, słuchajcie. Od 9 wersetu.
Tutaj mówi wcześniej o 144 tysiącach wybranych z 12 pokoleń Izraela, po 12 tysięcy z każdego pokolenia, a później mówi w 9, potem, najpierw widzi tych 144 tysięcy, a mówi, a potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć. Więc tu mamy liczbę 144 tysięcy z 12 tysięcy z każdego pokolenia, więc to jest liczba policzalna. Ale później mówi o innej grupie ludzi, która jest niezliczalna, czyli jest po prostu duża grupa. Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, z każdego plemienia, ludu, języka. Więc tutaj zaraz wam powiem i to wam pokażę, że system antychrysta wypestkuje wszystkich wierzących na obliczu ziemi. Z każdego narodu, plemienia, języka będzie chciał wypestkować wierzących. Tak jak Hitler robił z narodem żydowskim, ze wszystkich krańców ziemi chciał zgromadzić Żydów w jedno miejsce i wszystkich ukatrupić. Chciał ich wszystkich usunąć, wybić. Ale za antychrystem stał szatan. Bo on nienawidzi w ogóle ludzi, którzy należą do Boga. Ty i ja staliśmy się Żydami przez obrzezanie serca. Staliśmy się Żydami i on nas nienawidzi. On nienawidzi rodzaju Izraela, Żydów, prawdziwych Żydów, którzy mieszkają w Izraelu, chociaż to jest mieszanka. I też nienawidzi nas, wierzących, którzy podążamy za Chrystusem Jezusem. Słuchajcie dalej. Potem zobaczyłem to wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć z każdego narodu, plemienia, ludu, języka, który stał przed tronem, więc ten tłum z tych wszystkich ludów, narodów, języków stał przed tronem. Słuchajcie, uważnie opis tego tłumu. To jesteś ty i ja w tym tłumie. I przed barankiem ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach i wołali donośnym głosem: zbawienie należy do naszego Boga zasiadającego na tronie i do baranka. Czy dzisiaj tak nie mówimy? Dzisiaj też tak mówimy. Zbawienie należy tylko do baranka. Tylko On zbawia. Tylko Jezus Chrystus zbawia. Zbawienie należy od naszego Boga zasiadającego na tronie i od baranka. Halleluja. A wszyscy aniołowie, patrzcie, kiedy ten tłum jest pokazany Janowi, i kiedy ci mówią te słowa, wypowiadają ten tłum tych ludzi, ty i ja, kiedy tam stoimy, wypowiadamy te słowa, że zbawienie należy do baranka, do Boga i do baranka, a wszyscy aniołowie stali dookoła tronu i starszych i czterech stworzeń i upadli przed tronem na twarzy i oddali pokłon Bogu. Kto oddał pokłon Bogu? Nie ci, którzy stoją przed barankiem w szatach białych z palmami w rękach, tylko padają na twarze starcy, cheruby i aniołowie. Kiedy święci zaczynają mówić, zbawienie przychodzi od Boga i od baranka. Patrzcie dalej. I oddali pokłon Bogu, mówiąc: amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła naszemu Bogu na wieki wieków. Amen. I teraz uważajcie. Patrzcie uważnie. A jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowy. Dlaczego starszy zwraca uwagę Jana na tych ludzi? Patrzcie, dlaczego zwraca uwagę. Bo oni są godni chwały. Pamiętacie, że my będziemy królować, my już królujemy z Jezusem Chrystusem. My zasiadamy na tronie z Jezusem Chrystusem. My jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa, on jest głową, więc ci aniołowie padają przed Chrystusem Jezusem, padają przed Jego oblubienicą, padają przed Jego ciałem, którym jest Kościół. Bo my, nie aniołowie, nie cheruby, nie starsi stali się częścią, jednym ciałem z Jezusem Chrystusem. To ty i ja staliśmy się jedno z Chrystusem Jezusem. Kto prześladuje ciebie, prześladuje Chrystusa. Kto miłuje ciebie, miłuje Chrystusa. Nie powiem, że kto pada przed tobą, pada przed Chrystusem, bo nikt nie może padać przed nami. Może padać tylko przed Panem Jezusem Chrystusem. Ale te aniołowie i wszystkie stworzenia padają przed Chrystusem Jezusem. Padają przed tymi ludźmi tak naprawdę, którzy stoją. Może nie przed ludźmi dosłownie, ale ludzie ci nie padają. Ale słuchajcie, bo nie do tego zmierzam. A jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowy. Kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli? Więc kim są ci, po pierwsze pytanie, jedno pytanie pierwsze, kim są ci w szatach białych? I drugie pytanie, skąd przychodzą? Skąd przybyli? Jak tu się znaleźli? Tak tłumnie, ze wszystkich narodów, plemion, języków. Jak? I teraz Jan nie wie jak. Nie ma odpowiedzi na te dwa pytania. Co to są za ludzie i skąd przychodzą? Ale starszy mu wyjaśnia. I to jesteś ty i ja.
Co powstrzymuje system antychrysta, żeby weszł z pełną władzą? Ten, który musi być usunięty z pola. Zobaczcie kto. To są ci, patrz, odpowiedziałam mu, panie, ty wiesz, i powiedział do mnie, to są ci, którzy przybyli z wielkiego ucisku. Dziękuję bardzo. Czy to są ci, którzy byli pochwyceni przed uciskiem? To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku. Co ten wielki ucisk zrobił? Wyrżnął ich, pozabijał ich i teraz stoją w szatach białych przed barankiem. Dalej? Oni nie uciekli od ucisku, oni zostali zmiażdżeni przez ucisk, ściśnięci jak po prostu cytryna i wtedy, kiedy oni globalnie zostali ściśnięci jak cytryna, ich duchy poszybowały do Pana. Ich ciała zasnęły w prochu ziemi. I to są oni, to jesteś ty i ja. Słuchajcie dalej, bo to nie wszystko. I powiedział do mnie, to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty i wybieli je w krwi baranka. Halleluja, apostołom ciarki. Dlatego są przed tronem Boga i służą Mu we dnie i w nocy i w Jego świątyni, a zasiadający na tronie osłoni ich sobą jak namiotem. I słuchajcie dalej, bo to jest dalej mądrość. Nie zaznają już głodu z wielkiego ucisku. Jeżeli byśmy byli pochwyceni przed uciskiem, nie zaznalibyśmy głodu. Nie zaznalibyśmy ucisku. Dlaczego zaznali głód? Bo nie przyjęli znamienia, dzięki któremu mogliby kupić lub sprzedać. Nie zaznają już głodu, ani pragnienia, ani nie porazi ich słońce, ani żaden upał. Więc mogą być wystawiani przez system na cierpienia. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził ich do żywota, do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Dlaczego? Dlatego, że przyszli z wielkiego ucisku. Oni nie poddali się systemowi Babilonu. Oni nie złożyli pokłonu bestii. Oni nie przyjęli znamienia bestii. I bardziej umiłowali Chrystusa i Jego słowa. Nawet byli gotowi umrzeć z głodu, by tylko nie kupić pożywienia przez znamie bestii. Sąsiad, który ma znamie bestii, pójdzie sobie do marketu, kupi jedzenie, będzie jadł i będzie tył. Ty, dlatego że nie ma znamienia bestii, będziesz umierał z głodu, a sąsiad cię wyda i powie, tam jest człowiek nieprawy, on nie ma znamienia, nie wychodzi do sklepu przez 3 dni, przez tydzień, przez 2. Schudł jest jak szkapa. To jest na pewno jeden z tych, który nie ma znamienia. To jest jeden z tych, który po prostu nie wszedł w to systemu. To jest bandyta, on coś planuje złego. Zadzwonię na policję. Słuchajcie, panowie? On nie ma znamienia bestii. Mój sąsiad spod 15, wiem, że on nie ma znamienia bestii. Czy możecie przyjechać? Policja przyjeżdża. Czytnik. Najpierw sąsiada. Proszę bardzo, musimy pana sprawdzić, kim pan jest. Pip. Aha, dobra. Panie Jastrzębski, gdzie jest ten sąsiad? Tutaj pod 15. Otwierają się drzwi. Chudy człowiek. Ręka. Aha, zabieramy. Dobrze, do widzenia. Dziękujemy, panie Jastrzębski. Zabieramy. Fanatyk. Fanatyk Biblii. Nie przyjął znamienia. Zabierają go na dołek. Dlaczego nie przyjąłeś znamienia? Dlaczego nie przyjąłeś chipu? Bo Biblia mi zabrana. Bo Jezus mi zabrana. Aha, dobra, do obozu. Eksterminacja. Następny. A szatan. Mamy ich! Ale ich wypestkowałem. Ten, który idzie za brzuchem, ten, który idzie za pożądliwościami ciała, jest mój! Jest moją własnością. A wszyscy ci, którzy nie chcą pójść za mną, za moim systemem i za moim synkiem antychrystem. Na ścięcie. Na ścięcie! Dlaczego na ścięcie? Bo tak Pan powiedział w słowie, że będziemy ścinani. Już otwieramy werset. A kto jest specjalistą od ścinania na obliczu ziemi dzisiaj w naszych czasach? Powiem wam kto. Muzułmanie. Dlaczego są dzisiaj muzułmanie w Europie? Bo są sądem dla bezbożnej Europy. Więc kogo muzułmanie będą ścinać? Tak jak Żydzi wykorzystali
ręce Rzymian, by zamordować naszego Mesjasza, naszego Mistrza Jezusa Chrystusa. Oni umyli ręce. Żydzi umyli ręce. To nie my zamordowaliśmy Mesjasza, to Żydzi, to Rzymianie zamordowali. Ale Rzymianie byli tylko narzędziem w rękach Żydów. Dzisiaj będzie tak samo. W tych czasach Antychrysta będzie tak samo. Jak tak samo? Że globalny kościół, fałszywa religia, ostro zgubiło, wykorzysta narzędzie mordu. Kto jest najlepszym narzędziem mordu na powierzchni ziemi? Muzułmanie. Oni bez wahania zetną ci głowę. Jak tylko ich namówią, że jesteś tym, który jątrzy zgorszenie i jątrzy po prostu podziały w globalnym pokoju i bezpieczeństwie. Więc zobaczmy ten werset, gdzie jest powiedziane o ściętych. 20 rozdział objawienia. I to są ci ścięci. Oni przychodzą z wielkiego ucisku. Ci właśnie ścinani dla świadectwa. Patrzymy do rozdziału 24-26 wersetu i czytam, kochani. Zobaczyłem też trony i zasiadli na nich i dano im władzę sądzenia i zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Chrystusa i z powodu Słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii, więc kto został ścięty? Ci, którzy byli pochwyceni przed uciskiem? Ci, którzy zostali pochwyceni przed znamieniem bestii? Nie. Zobaczyłem też trony zasiadących na nich i dano im władzę sądzenia i zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego. My mamy w sobie świadectwo Jezusa i mamy Słowo Boże w sobie. Dlatego oni zostali ścięci. Dlaczego jeszcze zostali ścięci? Dalej jest powiedziane. Oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi, ani nie przyjęli jej znamienia na czoło lub na rękę, oni zostali ścięci. Więc w Testamencie Paweł powiedział, że co powstrzymuje Antychrysta i jego cały system? Że ten, kto go powstrzymuje, dopóki nie zejdzie z pola, on nie będzie mu wtedy rządzić w pełnej mocy nad narodami, językami i plemionami. Więc zostaną ścięci, usunięci z powierzchni ziemi, zasną w prochu ziemi i potem jak Antychryst się objawi w swojej mocy, już w pełnej mocy, bo teraz system przygotowuje się na jego przyjście, więc musi wypestkować niewierzących, wierzących, żeby mógł się objawić w swojej okazałości. To system będzie nas gnębił, nie bezpośrednio Antychryst, który powstanie i powie, ja jestem liderem świata, teraz gnębimy wierzących chrześcijan. Oni muszą być usunięci zanim on powstanie. Zanim on wyjdzie jako ten lider świata. Ale będziemy usunięci przez system, który tworzy dla niego podłoże, który stworzy dla niego fundament. Ale tym fundamentem, który będzie stworzony dla niego, musi być dogodna atmosfera, musi być dogodny grunt, gdzie już nie ma tego, co mu przeszkadza. I teraz ci, którzy zostali ścięci, dlatego że nie przyjęli znamienia bestii, nie przyjęli znamienia, oni ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. A inni z umarłych nie ożyli, a się dopełniło 1000 lat, to jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Więc zostali ścięci. I teraz wejdźmy w objawienia 13 rozdział. Już kończę, bo to jest długi temat, bo to nie da się tak, wiecie, w jednym zdaniu to wszystko umieścić. A to czytaliśmy. Wejdziemy do 14. Więc widzimy, że zostali ścięci, dlatego że nie przyjęli znamienia. Jezus mówi, że on przychodzi po wielkim ucisku. Przychodzi na obłoku. Po siódmej trąbie. Na odgłos ostatniej trąby przychodzi Chrystus, czyli siódmej trąby, zstępuje na ziemię. I mówi, że ze względu na wybrane te czasy będą skrócone. Ci wybrani to jest ta garstka, która została przy życiu, gdzie Paweł o nich mówi, że oni będą przemienieni na mgnieniu oka. Oczywiście tam będzie garstka wierzących, która tak naprawdę Antychrystowi nie będzie w jakikolwiek sposób dużo przeszkadzać. Tą garsteczkę to tam wiecie, to nie jest nic dla niego wielkiego. Będą się ukrywać, uciekać gdzieś, chować się przez system, przed systemem.
Może ty będziesz w tej garstce. Może ja będę w tej garstce. Ale nie unikniemy ucisku i prześladowania. Nie uciekniemy od tego. Jedyną ucieczką jest śmierć. 14. Od 9. 14 od 9 czytam i chyba na tym wersecie zakończę. A po nich przyszedł trzeci anioł i donośnym głosem mówił: jeśli ktoś odda pokłon bestii jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub na rękę, ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu siarce przez świętymi aniołami i przed barankiem. A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii jej wizerunkowi i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia. Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. I to jest kolejny kłoda potknięcia dla tych, którzy mówią, że pochwycenie będzie przed uciskiem. Że znakowanie znamieniem bestii będzie po pochwyceniu. To nie jest prawda. Dlatego, że jest powiedziane, że tutaj przyjmują ludzie znamie, że będą wydani gniewowi Bożemu, że będą męczeni później w ogniu na wieki wieków. I tu mówi tak: ten już będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem, a dym ich męki wznosi się na wieki wieków, w odpoczynku w nocy. Nie. I teraz patrzcie. Odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddali pokłon bestii i jej wizerunkowi i ten, kto przyjmuje znamie jej imienia. Tu jest cierpliwość, jest powiedziane. Tu jest cierpliwość świętych. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W czym się okazuje ta cierpliwość? I to ta wierność, bo to jest też wierność. Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę w Jezusa. Bo ten, który wierzy w Boga i wierzy w Jezusa, podąża za Jezusem, nie przyjmie tego znamienia. Tu jest właśnie cierpliwość świętych. W tym momencie się okazuje. A jeśli byśmy byli zabrani przed biczipowaniem, jeśli byśmy byli zabrani przed markowaniem nas, no to jak, gdzie się miałaby okazać ta cierpliwość i wytrwałość świętych? Ta wiara świętych, gdzie się miałaby okazać, jakby już nas nie było? Ale system przychodzi, który po prostu będzie wypychał nas poza system. Oni się zaczną znamionować, zaczną przyjmować znamie, ale będzie grupa ludzi na świecie, na obliczu całej planety, która nie będzie przyjmowała znamienia. To są ci, którzy ufają Bogu i podążają za słowem Jezusa Chrystusa. Żeby nie wchodzić w ten system Babilonu. Oni są wierni i w tym ukaże się ich cierpliwość, ich wiara. W tym właśnie. Ktoś mówi, a nie będzie znakowania, dopóki nie będzie Kościół pochwycony. A w Szwecji, w Barcelonie, w krajach skandynawskich, w Danii już sobie wszczepują znamie bestii, bo jedni mówią, że to nie jest znamie bestii, drudzy mówią, że to nie jest znamie, że to jest znamie bestii. Jeżeli bez chipu nie możesz kupować ani sprzedawać, nie możesz po prostu poruszać się w systemie ekonomicznym, który powstaje na obliczu Ziemi, to co to jest? Nie możesz kupić ani sprzedać. Co może być jeszcze po tym, co może po prostu sprawić, że nie będziesz mógł kupić ani sprzedać? Załóżmy, że chip to nie jest znamie bestii. To co jeszcze inne systemy wymyślą, żebyś nie mógł kupić i sprzedać? To już wystarczy. To wystarczy. Dostajesz to w rękę. Tylko czekamy teraz, kiedy pokaże się coś, co będzie znakowaniem na czole. Już przygotowują taką technologię, żeby zaszczepić to na czole. Też taki jak mamy w sklepach, mamy te barkod, ale też w sklepach są takie czujniki, że jak jeżeli wyjdziesz przez bramkę, zacznie piszczeć. Bo tam w ciuchu, czy gdzieś tam jest po prostu taki, wiecie, taka antena, jest chip. Kiedy ty się przedostaniesz przez tą bramkę, to zaczyna piszczeć, że jeżeli będziesz chciał ukraść jakiś produkt, jeżeli to nie zostanie rozładowane w pewnych
przez taki skaner. On, wiesz, babka bierze ten ciuch, najpierw wyciąga ten taki pin, który jest w ciuchu, wyciąga to, ale jeszcze tam gdzieś jest ten taki kod w pudełku albo gdzieś, że ona musi to przyłożyć do takiego specjalnego czujnika, on to rozładowywuje i tu już nie ma wtedy sygnału. Wtedy wychodzisz przez bramkę i nie piszczy ci. A nieraz jest tak, że bierzesz wózek, wyjeżdżasz, wszystko zostało zeskanowane, wszystko zapłaciłaś, ale może ten system jeszcze nie, wiesz, dobrze nie wpłynął na ten chip. I ty wychodzisz i pip, 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 i piszczy, jakbyś była złodziejem. Wtedy się cofasz, idziesz tam do obsługi klienta i oni próbują znaleźć to, co tam piszczy u ciebie i wyłączają. Tak wam mówiłem, mogę wam dać na Facebooku ten filmik, gdzie facet ma chipa w ręku i po prostu przechodzi przez bramkę, kupuje sobie zakupy, bierze sobie zakupy, pod pazuchę sobie wkłada i wychodzi ze sklepu, nie spotyka się w ogóle z kasjerką. Od razu chip jest skanowany, jest płacony z jego konta. A teraz wyobraźcie sobie, że wchodzi do takiego sklepu, nie masz znamienia i po prostu nie wyjdziesz z tym towarem. Nie wyjdziesz z tym towarem, bo musisz za to zapłacić. Zapłacić możesz tylko mikrochipem, który masz w ręku. Bo tam są twoje pieniądze. A, dobra, czytam od tego 9. A to już czytałem. A, przepraszam. Dobra, jeszcze raz to ugryziemy i na tym kończę. I to jest właśnie powiedziane. Tu jest cierpliwość świętych. Tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę w Jezusa. Więc mamy znakowanie. Tutaj odbywają się znakowania. Ci ludzie, którzy dają się znakować, będą pili gniew Boży i tak dalej, i tak dalej. Ci, którzy się nie dadzą oznakować, tu się okaże cierpliwość świętych. I patrzcie teraz po tym wszystkim, kiedy dopiero Jezus przychodzi. Tu jeszcze powiedzieli tak. I usłyszałem głos z nieba, który mówi do mnie: napisz, błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu. Odtąd umierają w Panu. Czyli odkąd? Od momentu tego chipowania, od momentu znakowania ludzie umierają, są błogosławieni ci, którzy umierają w Panu. Odtąd są błogosławieni, którzy umierają w Panu. Dlaczego? Bo to są ci, którzy stali przed barankiem, gdzie ten starzec zwrócił uwagę Jana na tych właśnie ludzi. On mówi, skąd oni przychodzą i co to są za ludzie. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Oni nie umiłowali swojego życia bardziej niż śmierć. I oni umarli z powodu świadectwa dla Jezusa Chrystusa i nie przyjęli znamienia i zostali ścięci. I tutaj mówi właśnie o nich też. I usłyszałem głos z nieba, który mówi do mnie: napisz, błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu. Tak mówi Duch, aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi. Ich uczynki? Przyjęcie znamienia też jest uczynkiem. Podążanie za bestią i jej systemem też jest uczynkowością. I teraz, i zobaczyłem, a oto biały obłok, i znowu widzimy obłok, i zobaczyłem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego. Kto to jest? Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel, który miał na głowie złotą koronę, a w ręku ostry sierp. Pamiętacie, co w Mateusza było? Że Jezus posyła swoich aniołów, żeby zebrali żniwo? Ale było powiedziane, że Syn Człowieczy w 24 rozdziale było, że po ucisku pokazał się znak Syna Człowieczego na niebiosach i wtedy stąpuje na obłoku Pan ze swoimi aniołami na odgłos trąby i zarzuca sierp. Ci aniołowie zbierają żniwo. I tu jest dokładnie to samo w objawieniu napisane, słuchajcie uważnie. Ale tutaj powiedziane jest kolejny raz, że Pan Jezus Chrystus na obłoku przychodzi po tym, jak są znamienia robione i po tym, jak my nie przyjmujemy tych znamion i to wszystko się składa do kupy. Wtedy jesteś prześladowany, jesteś ścinany, stoisz przed barankiem i wtedy właśnie ci starcy mówią, oni przychodzą z wielkiego ucisku, bo wyprali swoje szaty w krwi baranka, bo trwali w prawdzie Bożego Słowa i tak dalej. I to jest tak. I zobaczyłem, a oto obok, na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, który miał na głowie złotą koronę, a w ręku ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem do tego, który siedzi na obłoku, czyli do Jezusa: zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła dla ciebie pora, aby rządź, bo dojrzało żniwo ziemi. Czyli konkol i pszenica będą ścięte. Dlatego pamiętacie tą przypowieść Pana, gdzie pewien gospodarz zasiał pszenicę
I przychodzą do niego słudzy i mówią: Panie, zasieliśmy pszenicę, a po prostu konkol jest pomiędzy pszenicą. Czy mamy pójść i powyrywać konkol? A Pan mówi: nie, 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 nie wyrywajcie, niczego nie ruszajcie, bo możecie uszkodzić pszenicę. Niech rosną razem aż do dnia żniwa. Do dnia pochwycenia. Czyli zabrania kościoła. A inny anioł wszedł ze świątynią powiem donośnym głosem i siedział obok, zapuść sierp i tak dalej. Wtedy rzucił ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. Ale on zżął pszenicę, którą chce zabrać do swojego spichlerza, a konkol w ogień. I inny anioł wyszedł ze świątyni, który był w niebie, mając także ostry sierp, to jest właśnie do konkolu. Potem od ołtarza wyszedł inny anioł, który miał władzę nad ogniem i zawołał donośnym głosem do tego, który miał sierp. Zapuść ostry sierp i zbierz grona winorośli z ziemi, bo dojrzały jej wina grona i zrzucił anioł swój sierp na ziemię i zabrał grona winorośli z ziemi i wrzucił je do wielkiego tłoczni gniewu Boga, bo ta winorośl to są właśnie ludzie, którzy przyjęli znamie, którzy oddali pokłon bestii. I udeptano gniew Boży właśnie, udeptał tą tłocznię poza miastem, a w tłoczni wypłynęła krew, aż po wędzidła końskie na 1600 stadiów. Czyli widzimy to wszystko, widzimy to obraz, jeżeli teraz obserwujesz i słuchasz, to widzisz, co się dzieje. Chrystus Jezus wstępuje na obłoku po ucisku. Czyli to zaraz po ucisku. By zabrać swoich, tych, którzy zostali wypestkowani w ucisku. I oni wtedy stają przed barankiem. Oni są godni chwały, dlatego też starzec zwrócił właśnie na nich uwagę. Powiedział: zobacz tych ludzi z plemion języków, narodów. Zobacz, kim oni są i skąd oni przyszli. Zobacz, dlaczego wszyscy aniołowie, starsi i cheruby upadają na twarz przed Bogiem, a oni stoją przed barankiem i nie upadają. Zobacz, dlaczego? Dlatego, że oni nie umiłowali w wielkim ucisku swojego życia bardziej niż śmierć. Oni nie poddali się antychrystowi. Oni nie poddali się systemowi. Oni zostali ścięci dla świadectwa. Oni przychodzą z wielkiego ucisku, dlatego że byli gotowi z głodu umrzeć. Tylko dlatego, żeby nie poddać się systemowi. Dlatego są w białych szatach. Dlatego są z palmami i są godni stanąć przed Synem Człowieczym. Dlatego Pan Jezus powiedział, że nie ma większej miłości na to, jak ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół swoich. Jeżeli ty uważasz Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela i uważasz Go za przyjaciela, Pan Jezus powiedział: ja nazywam was przyjaciółmi. Więc Jezus jest naszym Panem, naszym Zbawicielem, naszym bratem, naszym Królem, naszym Mesjaszem, ale też jest naszym przyjacielem. I On jako przyjaciel oddał swoje życie za nas i my jako Jego przyjaciele teraz mamy oddawać swoje życie za Niego. Nie ma większej miłości na to, jak ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół swoich. Nie ma większej miłości na to, jak ty potrafisz oddać wszystko, co dla ciebie jest najcenniejsze, czyli twoje własne życie, za wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie ma nic cenniejszego, bo mogą przyjść zabrać ci dom przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mogą przyjść i zabrać ci pieniądze z banku. Mogą przyjść zabrać ci samochód. Mogą przyjść zabić ci rodzinę z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Ale najcenniejsze, co ma człowiek, to jest to, co powiedział szatan, kiedy prawował się o Joba. Że człowiek odda wszystko za swoją skórę. Więc najcenniejsza rzecz, jaką mamy, to jest nasze życie, nasze tchnienie w tym ciele. Jeśli my oddamy nasze życie za wiarę w Jezusa Chrystusa, to jest największa cena, jaką możesz oddać za wiarę w Chrystusa. I to jest największa cena, która jest godna pochwały. Dlatego ci ludzie, którzy stoją przed barankiem z różnych plemion, języków, narodów, których nikt nie może zliczyć, to są ludzie, którzy oddali swoje życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. I skąd oni przychodzą, mówi starzec? Z wielkiego ucisku. Oni nie przychodzą dlatego, że zostali pochwyceni przed uciskiem. Nie, z wielkiego ucisku. 24 Mateusza. A po dniach tego ucisku przychodzi Syn Człowieczy na obłoku, aby zebrać żniwo, aby zebrać wszystkich swoich świętych z wszystkich krańców ziemi. To jest pochwycenie. To jest zabranie Kościoła. To jest zabranie Jego ludu. Tych, którzy zasnęli w prochu ziemi, z różnych powodów, jak mówiłem, z powodu tego, że zostali zabici, z powodu tego, że zginęli w jakimś wypadku, z powodu tego, że ze starości odeszli, oni zostali zabrani z ziemi. I wtedy zostanie zniszczony antychryst. Antychryst będzie rządził przez 7 lat.
I to tyle. To chyba tyle. A, właśnie, nie tyle. Zamknę tym wersetem. Halleluja. Dzięki Ci, Ojcze kochany. Dzięki Ci, kochany Duchu Święty. I to mamy ten opis właśnie w objawieniu o tym wszystkim. Jeżeli Ty po prostu zaczynasz wgłębać się w objawienie z Duchem Świętym, bo tak mówiłem wcześniej, wczoraj, że objawienie to jest po prostu rozsypane klocki, to są rozsypane puzzle, ale tylko Duch Święty ma moc i władzę, by Ci te puzzle poukładać w momencie Twojego wzrostu duchowego do Twojego poznania. Zaczyna Ci to układać. Ale zobaczcie, co w Księdze Objawienia jest napisane na samym początku. Warto zwrócić uwagę na te dwie kwestie. Objawienie Jezusa Chrystusa. Kto dał objawienie? Księgę Objawienia? Jezus Chrystus. Po co dał Księgę Objawienia Jezus Chrystus? Patrzcie. Który dał mu Bóg, czyli objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom, więc tym, którzy Jemu służą, tym, którzy są Jemu wierni, aby ukazać co? To, co ma się stać wkrótce. A On to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi. Więc my mamy mieć udział w tym, by wiedzieć, co jest w objawieniu, bo to Jezus Chrystus nam dał, Tobie i mi, abyśmy wiedzieli, co ma przyjść wkrótce. My, obserwując czasy, w których żyjemy, musimy przykładać te czasy do objawienia, objawienie przykładać do tych czasów, jak po prostu jakiś termometr, jak jakiś, wiecie, coś, co ma sprawdzić, w jakim miejscu jesteśmy, w miejscu czasu, jakiego jesteśmy. Jeden z wierzących pastorów, którego szanuję, powiedział, że tu potrzeba rozum, aby rozpoznać znamie bestii, aby rozpoznać jego liczbę, zliczyć jego liczbę, że trzeba rozumu. Tak, 2000 lat temu, kiedy powstała Biblia, później 100 lat, 1000 lat później, trzeba było rozumu, żeby to zrozumieć, żeby to pojąć. Gdybyś 1000 lat temu, 500 lat temu powiedział, że będą żelazne ptaki latać po niebie, że będą drzwi automatycznie się otwierać i byś mu to pokazał w wizji, bo powiedział, że to jest diabelstwo, to są jakieś demony fruwają na niebie, a że drzwi otwierają jakieś duchy. On by nie przyjął tego, bo nie ma poznania, nie ma rozumu, żeby to poznać. Ale kiedybyś go przeniósł w czasie do naszych czasów i by zobaczył, by wejrzał do wnętrza samolotu, do silnika, byśmy wytłumaczyli, jak to wszystko działa, dlaczego otwierają się drzwi automatycznie, to żadne duchy tego nie otwierają, tylko jest mechanizm, który to otwiera, on dostał by mądrość, by to poznał. Powiedział, aha, teraz wiem, to nie są żadne demony, nie są żadne duchy, to nie jest jakieś zwiedzenie, tylko to po prostu jest pewne, są mechanizmy, które ja poznałem. Dlatego ta mądrość i poznanie, żeby obliczyć znamie bestii, obliczyć imię, liczbę imienia, to jest mądrość, która jest potrzebna. Ta mądrość przychodzi, jest w Daniela powiedziane, że w czasach ostatnich przyjdzie poznanie. Więc tu mamy już to poznanie. Tą mądrość już dostajemy, już przykładamy to do czasów, w których żyjemy, przez pryzmat całego objawienia. Więc czytam dalej te początkowe wersety objawienia. Zresztą to objawienie Jezusa Chrystusa, który dał mu Bóg, aby ukazał swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, a on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi, który poświadczył Słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa i wszystko, co widział. Pamiętacie tych wszystkich ludzi, którzy zostali ścięci, którzy wyszli z wielkiego ucisku? Oni mieli Słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa. Oni byli wierni Słowu Bożemu i świadectwu Jezusa Chrystusa. Oni byli wierni temu, co zostało zapisane w objawieniu i się strzegli tego, co przychodzi na świat. Tego, co przychodzi dla ludzi, na ludzi bezbożnych, którzy nie trwają w Słowie Bożym, nie trzymają się świadectwa Jezusa Chrystusa. I patrzcie, trzeci. Czy kiedykolwiek zwróciłeś na to uwagę? Błogosławiony ten, kto jest błogosławiony? Kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Więc ten, który czyta Słowo Boże, ten, który czyta Księgę Objawienia, jest po pierwsze błogosławiony. On zachowuje księgę, on słucha słów tej księgi i zachowuje słowa tej księgi, to, co jest zapisane. Błogosławiony. Więc nie możemy sobie ignorować Księgi Objawienia. Módlmy się do Ducha Świętego, aby nam objawiał w mądrości Księgę Objawienia, on będzie nam objawiał. Więc powiedziałem, proście Pana o mądrość, On ją wam da bez wypominania, ale musicie prosić z wiarą, nie z powątpiewaniem. Bo ten, kto wątpi, nic od Boga nie otrzyma. Więc ten, kto trwa
Słowie Bożym, ten, kto po prostu czyta też Księgę Objawienia i stara się zrozumieć i zachowuje słowa tej księgi, jest błogosławiony, bo on będzie zapieczętowany. To prawda nas pieczętuje, to prawda nas chroni przed zwiedzeniem. To ten, który rozmiłował się w prawdzie, jest pod ochroną prawdy. I żadne zwiedzenie nie przyjdzie do twojego umysłu, do twojego życia, dlatego że ty jesteś zapieczętowany prawdą. A prawda kim jest? Prawda to jest Jezus Chrystus. A prawda to kim jest? Duch prawdy kim jest? Duchem Świętym. Jesteś zapieczętowany prawdą, wtedy jesteś osłonięty i ochronięty. To prawda cię chroni. Kiedy przychodzi zwiedzenie przed twoją twarz, to ty tego nie przyjmujesz. Odbija się od ciebie to zwiedzenie, bo ty chodzisz w prawdzie, jesteś napełniony prawdą, nie jesteś prawdą. Odbijasz to. Ale ktoś, to, kto po prostu nie trwa w prawdzie, przychodzi zwiedzenie, to przyjmuje. W tym momencie nie jest chroniony prawdą. Bo nie ma w nim prawdy. Wiemy, że to jest powiedziane od szatana. Żaden jest ojcem wszelkiego kłamstwa i nie ma w nim prawdy. Jak mówi, to mówi od siebie. Tak samo Antychryst będzie mówił od siebie. Antychryst będzie mówił z ducha smoka, z ducha szatana. Więc kim jest bestia? Bestia to jest system. To jest coś bezlitosnego, co po prostu będzie niszczyć wszystkich mieszkańców ziemi, kiedy złożą pokłon antychrystowi. Szatan stoi za nimi, szatan będzie dyszał i nie będzie mógł się doczekać, kiedy rozerwie rodzaj ludzki. Na strzępy. Ale on chce dojść do tego miejsca, gdzie powiedział, że mi będą składać pokłony, to ja jestem Bogiem, to ja zasiądę na świętej górze, to ja zasiądę w świątyni i to mi będą składać pokłony narody, ludy, plemiona i języki. I właśnie szatan do tego doprowadza przez odstępstwo, przez brak pobożności, przez brak poznania Słowa Bożego, przez brak rozmiłowania się w prawdzie, ludzie dojdą do tego błędu. I złożą pokłon bestii, złożą pokłon antychrystowi. A za tym, co stoi, złożą pokłon szatanowi i przyjmą jego znamie, żeby być w jego systemie, żeby on był ich ojcem, żeby on był tym, który się nimi opiekuje. On jest tym, który im tyle obiecał, tyle pokoju, tyle bezpieczeństwa. Tylko przyjmij znamie, ja się o tobą zaopiekuję. Ty będziesz moim dzieckiem, ja cię zapieczętuję. Ale my jesteśmy zapieczętowani prawdą. Pieczęć naszego zbawienia to prawda. Słowo Boże. Bóg jest Słowem Bożym. Słowo Boże jest Bogiem. Jest Jezusem Chrystusem. Więc my jesteśmy zapieczętowani Chrystusem, kiedy Słowo Boże mieszka w nas w obfitości. Jesteśmy ugruntowani, zakorzenieni w Nim. To jesteśmy nieporuszeni. Nic nas nie poruszy, żadne zwiedzenie, żadne kłamstwo nas nie poruszy. Żadne pożądliwość ciała nas nie poruszy. Chodzimy w duchu. To tyle. Nie wiem w ogóle, ile mówię. Chwała Jezusowi, halleluja, niech będzie błogosławione Jego imię w Tobie i przez Ciebie. Ty bądź błogosławiony dzisiaj w cudownym imieniu Jezusa Chrystusa. Trwaj w Słowie, czytaj Księgę Objawienia, bo to jest księga dana nam przez Jezusa Chrystusa, abyśmy wiedzieli, co nadchodzi, co przychodzi. Nie mamy tej księgi czytać powierzchownie, po łebkach, jak to się mówi, wyciągając wersety z kontekstu, tylko ją poznać całą. I razem z tym, co już mówił Pan Jezus w Ewangeliach, plus to, co mówił Paweł, plus objawienie, to są rozsypane puzzle, gdzie Duch Święty to wszystko układa razem i to się wszystko zazębia, zaszczepia, wtedy dostajesz obraz. Ale kiedy po prostu po łebkach ludzie czytają, tutaj to czytają, tutaj to czytają, to wtedy po prostu wchodzą w zamieszanie i mogą dojść do miejsca, gdzie po prostu zaczynają krytykować tych, którzy z odwagą zaczynają o tym mówić. Sami się nie odważą, żeby o tym mówić, bo po pierwsze nie mają poznania, a po drugie nie chcą być na językach krytyki ludzi. Bo ludzie mogą się z nim nie zgodzić, więc nie pójdą na to, żeby być krytykowany. Ale jeśli ktoś się już zdecyduje, bo o tym mówić, odważnie i otwarcie, to wtedy ten, kto się nie zdecydował, spojrzy na niego i będzie go krytykował publicznie. Tacy jesteśmy. Pamiętajcie, chodźmy w miłości Chrystusa, żeby nie odpaść. Chwała Jezusowi.